Jesteśmy na Jest. żywo, możemy zaczynać. Jesteśmy. Ja tylko to udostępnię. Witam wszystkich serdecznie. Sebastian Staszkiewicz, Ratuj Ryby. Jest ze mną pana Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Możesz, Andrzeju, kilka słów o sobie powiedzieć? Czym się zajmujesz na co dzień? OK. Na co dzień pracuję w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Generalnie zajmuję się rybami, tak, różne aspekty ryb. Jestem zawodowo naukowcem zajmującym się rybami. Głównie to są aspekty związane z biologią ryb i z ich ochroną. Ostatnie lata to była praca związana z opracowaniem strategii restytucji jeziora w Polsce i w zlewni Morza Bałtyckiego, ponieważ jest to restytucja taka ogólnobałtycka. I monitoring stanu ekologicznego wód na podstawie ryb, czyli monitoring ichtiofauny w rzekach i w jeziorach. To są główne moje zainteresowania. Chociaż oczywiście muszę powiedzieć, to też jest ostatnich kilka lat, nie byłem ja tutaj głównym motorem badań, tylko mój kolega, tak zwany Churchill, Tomek Czerkowski, dzięki któremu przez pewien czas badaliśmy kilka aspektów wędkarstwa w takim ujęciu naukowym, między innymi albo głównie właśnie związane z przeżywalnością ryb i z ich wypuszczaniem. Czyli tak kolokwialnie mówiąc, catch and release. Dobrze, zaraz sobie przejdziemy do szczegółów właśnie tego tematu. Jeszcze tylko momencik. Ja tu jeszcze udostępnię na wydarzeniu link. Okej. Okay. Ja muszę Dajcie powiedzieć, że znać. Momencik, momencik. Jeszcze dajcie znać, proszę, czy dobrze nas słychać, czy nie haczy? Dobra, jest. Jest udostępnione, możemy zaczynać. Radek, czy to wszystko jest OK? tak, jest wszystko ok, bardzo dobrze Was słychać. Możecie kontynuować. Bo ja widzę w ekranie siebie mówiącego wcześniej. Jesteśmy na streamie z lekkim opóźnieniem, zawsze jest kilka sekund opóźnienia, także kontynuujcie. Dobra, jest. Okej. Zacznijmy zatem od tego, że moment temu pojawił się post na stronie Ratuj Ryby dotyczący zwracania uwagi na to, kiedy łowimy ryby, w sensie mówimy tutaj o temperaturze zimnej wody i naszej gorącej ręce, co może spowodować zmiany skórne u ryb. Pojawiła się dyskusja, był jeden live dotyczący takiego przeglądu, jakby to powiedzieć. Mówiłem o ścieżce, o wszystkich czynnikach, moim zdaniem, które powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby ryba, którą łowimy i wypuszczamy i chcemy wypuścić, jednak była w jak najlepszej kondycji. Z dobrych praktyk catch and release, głównymi, pierwszymi takimi rzeczami, którymi powinniśmy wziąć pod uwagę, to oczywiście uwzględnienie lokalnych przepisów, uwzględnienie przepisów w danym miejscu, uwzględnienie przepisów ogólnych PZW, uwzględnienie przepisów danego użytkownika łowiska. I to są różne przepisy. Niektóre pomagają rybom bardziej, drugie jeszcze nie mają wdrożonych takich rzeczy, jak na pewnych łowiskach, na przykład komercyjnych, gdzie karpiarze bez maty na przykład nie wejdą. Nie wejdą też na łowisko bez substancji,
środków, no nazwijmy to takich chemiczno-naturalnych, które mają na przykład zabliźnić ranę po haczyku i tak dalej. Wiele z nich jest. Natomiast to są jakby przepisy. Natomiast warto na tym zwrócić uwagę. Drugim aspektem, który poruszałem, był aspekt dotyczący, czy wiosną warto łowić ryby, jeżeli chcemy faktycznie dbać o ryby. I tutaj bym się zatrzymał na moment, właśnie kierując pytanie do pana Andrzeja, czy inaczej, jak ważnym dla ryby, jak ważnym dla organizmu ryby jest utrata energii spowodowana właśnie przez odbycie tarła wiosennego. Okej. Panie Sebastianie, bo na co dzień mówimy panie. Mówmy sobie na ty, dobra jest. Tak, będzie nam łatwiej, żebyśmy się nie mylili. Sebastian, poruszyłeś ważną sprawę, łowienie ryb w okolicach tarła, ale musimy powiedzieć uczciwie, że nie wszystkie ryby w Polsce rozrodzają się na wiosnę. Tak? Większość naszych ryb ma tarło na wiosnę. Niektóre ryby mają tarło porcyjne i ten okres rozrodu rozciągnięty jest przez kilka miesięcy. Ale mamy też takie gatunki, które jak miętus, który za chwileczkę będzie się rozradzał, albo ryby łososiowate, które rozradzają się w naszym kraju, rozradzają się jesienią i na początku zimy, tak? Więc łowienie ryb na wiosnę, rozumiem, że chodzi ci o łowienie ryb w okolicy tarła, tak? Czy w czasie tarła, po tarle. Tak, mówimy generalnie, tutaj się w tym wypadku skupiamy jakby na drapieżnikach, czyli mówimy tutaj o spinigistach głównie, którzy faktycznie czekają, aż ta wiosna się, no, aż będą mogli wyjść w końcu po zimie, jakby połowić. Są oczywiście specjaliści, którzy na tyle są w stanie zweryfikować miejsce, w którym mówią i faktycznie, ale z ręką na sercu, dobrać przynętę pod konkretnego okonia, który jest akurat łowiony. Jednakże, no nie chcę powiedzieć wprost, że kusiłoby ich złowienie też innej ryby przy okazji i tak dalej, a być może nawet przypadkowo całkowicie złowią czy szczupaka, który być może jeszcze jest na tarle, czy też sandacza, który już do tego tarła, powiedzmy, się przygotowuje. Jaki to ma wpływ na te ryby łowione, które przygotowują się do tarła lub stoją na gniazdach, czyli jakby sandacz. Te dla ryb, które są po tarle, natomiast właśnie ze względu na utratę potężnej ilości energii, w przybliżonym takim rozumieniu, jak wygląda ich odporność i co może spowodować taki hold dla takiej ryby, czy też, no już zmieszam nawet temat, chwytanie ją bezpośrednio ręką z bardzo wysoką różnicą temperatur. Wiesz, znaczy wiele tematów. Spróbuję po kolei powiedzieć. Może tak. To jest oczywiste, wszyscy to wiedzą, ale trzeba to podkreślić, że rozród jest najważniejszym elementem w cyklu życiowym zwierząt i też w cyklu życiowym ryb. Bardzo dużo energii wydatkowane jest na przygotowanie się do tego rozrodu. Są gatunki, które rozradzają się raz w życiu. Są gatunki, które rozradzają się co roku, ale są też takie, które muszą kilka lat poświęcić, żeby zgromadzić odpowiednią ilość energii, która będzie wykorzystana do produkcji ich gonad. Więc i klasycznym przykładem są jesiotry, którym ja sporo czasu poświęcałem. Jesiotry w naturalnych warunkach rozradzają się najczęściej samce co 2-3 lata, a samice co 2-3 do 5 lat, czyli tyle lat im potrzeba, żeby zgromadzić odpowiednią ilość energii i zacząć dojrzewanie gonad, które mają. Więc to jest bardzo energochłonny proces, tak? One potrzebują bardzo dużo energii zgromadzić. Po tarle są najczęściej, to zależy od gatunku, tak? Są w różnym stanie. Te gatunki, które mają strategię, gdzie jeden raz się rozmnażają, to wiadomo, że one
prawie 100% giną. Nawet u nas wiele gatunków, większość, czy większości gatunków tarło i potarle, śmiertelność naturalna występuje w dosyć dużym stopniu. Wiele gatunków właśnie potarle śnie i bez naszej ingerencji, bez łowienia ich. I szczególnie wrażliwe są na to gatunki, które rozradzają się w sposób taki, gdzie dochodzi do jakichś innych kontaktów, tak? Czyli na przykład ryby łososiowate, które jeszcze muszą zakopać swoją ikrę, gdzie mechanicznie, one naturalnie, mechanicznie uszkadzają sobie płetwy, więc jeżeli dojdzie do tego zły stan środowiska, gdzie łatwiej jest o jakieś infekcje, gdzie jest dużo bakterii w wodzie, bardzo łatwo jest wtedy o choroby grzybiczne. W przypadku naszych ryb, które rozradzają się na wiosnę, to z kolei temperatura, niska temperatura sprzyja infekcjom grzybicznym i to niestety wpływa na ryby. Więc dlatego generalna zasada jest taka, że nie powinniśmy łowić ryb w tym okresie rozrodu. Nie w czasie ich tarła, tylko to powinien być w jakiś sposób zapewniony im okres taki przed tarłem, kiedy już mają bardzo dużą ikrę i łatwo jest uszkodzenie. I powinniśmy zapewnić pewien okres spokoju, kiedy ryby powinny się zregenerować. I polskie prawo dla wielu gatunków, czy prawo na świecie, w wielu krajach, lokalnych łowiskach, ale czasami jest to regulacja taka ogólna. Polskie prawo mówi, wiele gatunków ma swoje okresy ochronne. Wiadomo, że to, co jest ogólne, jest nie zawsze dobrze dostosowane do lokalnych warunków. Zmiany klimatu, które widzimy, ocieplenie sprawia, że ten okres tarła może się trochę zmieniać i te regulacje, które kiedyś zostały wprowadzone, mogą być nie wszędzie aktualne, ale idea okresów ochronnych to jest właśnie idea ochrony ryb w tych newralgicznych momentach. Dobrze, wejdę Ci w słowo, dając takie przykłady. Na przykład jeżeli szczupak się przygotowuje do tarła i no nawet już jesteśmy w stanie złowić no zimą, powiedzmy sobie, takiego szczupaka, który ma już w miarę dojrzałą ikrę, to czy wypuszczona ryba, czyli samica z ikrą, na przykład szczupak, czy sandacz miesiąc przed jej złożeniem, ile materiału genetycznego potrafi być uszkodzone, w sensie, że z tej ikry i tu powiedz może o czynnikach, czyli też tym kwasie metylekowym, stresie związanym z cholem, ile może uszkodzić tej ikry? Czy jest w ogóle szansa, że taki chol ryby, która jest w dużym stadium już jakby rozwoju tej ikry, czy to nie szkodzi ikrze w ogóle absolutnie? No, Sebastian, jak widzę, że drążysz te szczupaki i sandacze, rozumiem, bo to są najważniejsze gatunki ryb drapieżnych w polskich wodach, ale powiem Ci, nie wiem. Nie wiem, ponieważ takich badań w przypadku ryb tych gatunków nie było. Znaczy, generalnie nauki dotyczące połowów rekreacyjnych bardzo mocno się rozwinęły, ale musimy być świadomi, że tak naprawdę na świecie liczą się ryby łososiowate. Większość ludzi, którzy łowią ryby na wędkę, łowią ryby łososiowate. One występują na całym świecie. Rozprzestrzeniliśmy je nawet na takie obszary, gdzie kiedyś w ogóle nie było ryb słodkowodnych. Więc zainteresowanie rybami łososiowatymi to jest pod tym kątem, to jest największy obszar, który jest poznany. I w przypadku mogę się opierać na przykładach dotyczących ryb łososiowatych. Więc tak, jeżeli są łowione ryby w okresie przedtarłowym, tak? W Polsce łowi się ryby w okresie przedtarłowym, bo jeszcze we wrześniu można poławiać trocie. Ryby, które miesiąc później mogą już przystępować do tarła. Więc dosyć późno jest rozpoczyna się ten okres ochronny i łowimy ryby, które są już, one przygotowują się do tarła. Więc jest sporo badań, które były w różny sposób robione. Najczęściej były to badania
łączące kilka różnych technik. Telemetria, czyli użycie nadajników, które pozwalają na precyzyjną identyfikację ryb, co się z nimi dzieje. Narzędzia genetyczne, gdzie możemy sprawdzić, jaki jest efekt rozrodu, tak? Czyli jakie potomstwo, jakich ryb spływa z takich rzek. O ile łowienie ryb przed tarłem, na przykład łososi czy troci, były takie badania robione w Norwegii, niezbyt dużym stopniu wpływało na ich przeżywalność, tak? Czyli dorosłe osobniki złowione przed tarłem zostały wypuszczone i one płynęły, niewielka śmiertelność, docierały na tarliska, to zazwyczaj płynęły już bliżej, czyli nie płynęły tam, gdzie ryby, które nie zostały złowione na wędkę, miały inne miejsca tarliskowe, a czasem tarlisko decyduje o tym, jaka jest przeżywalność ich potomstwa. I drugi element, który był w takich badaniach, które najbardziej mi utknęły w pamięci, drugi element, to sprawdzenie pochodzenia potomstwa. Tak? Dzisiaj już mamy takie narzędzia genetyczne, które pozwalają nam zidentyfikować ojcostwo. I identycznie się dzieje z rybami, tak? Pobieramy materiał genetyczny od tych dorosłych ryb wędrujących na tarło i później odławiamy na rybek, sprawdzamy, od których osobników pochodziły ryby. I te badania, które były prowadzone w Norwegii, wykazały, że ryby, które zostały złowione na wędkę, wszystko mówimy o dzikich łososiach, tak? Ryby, tak, które zostały złowione na wędkę, mimo że uczestniczyły w tarle, to ich efekt w postaci ilości ich potomstwa był dużo mniejszy niż ryb, które nie zostały złowione na wędkę. Czyli to pokazuje, że nasze złowienie, które no i chcemy wypuszczać te ryby, tak? Tym bardziej, że chcemy je wypuszczać, bo wiemy, że one za chwileczkę się rozrodzą i opieramy funkcjonowanie tych populacji o rozród naturalny. Chcielibyśmy, żeby one ciągle wracały do tych rzek, żeby można było je łowić. To jednak się okazuje, że złowienie tych ryb w takim okresie bezpośrednio przed tarłem sprawia, że niestety te ryby mają mniejsze szanse na skuteczny rozród, na to, że ich potomstwo będzie w tych rzekach i później spłynęło do morza. Rozumiem. Traciły zatem trochę energii, już sobie tak co, nawet obliczają, że może gdzieś bliżej popłyną, nie będą, nie mają siły tak naprawdę już na to, żeby popłynąć do tych swoich stałych jakby miejsc, no, gdzie się też urodziły, sprawdzonych. I z tego też powodu może być jakiś tam, nie wiem, mniejszy pokarm nawet w tych okolicach, większe niebezpieczeństwo, zagrożenie zewnętrzne, drapieżniki, tak? Na tej zasadzie na przykład, tak? W tych badaniach nie było to wyjaśnione, z innych znam, więc na pewno oczywiście hol ryby sprawia, że ona traci siły i jej stan przed tym tarłem jest trochę gorszy niż ryby, która nie została złowiona na wędkę, tak? Nie mówimy tu już o skrajnych przypadkach, tak? O przypadkach, kiedy możemy mechanicznie uszkodzić w jakiś sposób rybę, kiedy możemy przez nieudolne obchodzenie się z taką rybą sprawić, że uszkodzona zostanie ikra, bo takie elementy mogą być. Ale na pewno ryby, które w czasie holu stracą tą energię, mogą docierać do gorszych tarlisk, tak? Zwykle najlepsze tarliska są w miejscach, które są najbardziej niedostępne, takie, gdzie nie ma innych gatunków, które wpływają na śmiertelność larw. Zwykle w takich rzekach, one mogą być w różnym stanie. Ja już nie pamiętam, jak było to była jedna z rzek, która uchodziła do fiordu Alta. To jest bardzo duży fiord na samej północy Norwegii. Pewnie większość rzek może być tam w dosyć dobrym stanie, tak? Ale może to też mieć takie znaczenie, że te tarliska, które są niżej w biegu rzeki, mogą być też niszczone na przykład przez inne ryby, tak? Jeżeli ryby łososiowate bardzo chętnie składają ikrę w miejscach, gdzie już inne się rozrodziły. Więc jeżeli te tarlaki dopłyną do miejsc jak najdalej oddalonych, to jest mniejsza szansa, że inne będą chciały w tym samym miejscu się rozrodzić, bo te inne już wcześniej gdzieś się rozrodziły, więc no, kilka elementów pewnie wpływa na to, że ryby po złowieniu miały mniejszą
ich potomstwo było zdecydowanie mniej liczne niż tych ryb niezłowionych. Rozumiem. Ja zawsze pod kątem biologicznym próbuję porównywać coś i przerzucać na jakby inne gatunki, bo zdaję sobie wszyscy chyba sobie zdają sprawę z tego, że łosoś jeszcze mnóstwo energii traci na podróż do tych miejsc tarłowych, czyli tam jest wędrówka jeszcze wchodząca w grę, więc jest bardzo silną rybą. Zresztą też idealnie magazynującą tłuszcz właśnie na potrzeby takich czy podróży, czy złożenia ikry, czyli takich energetycznych przedsięwzięć. Wrócę w takim razie do tego sandacza i szczupaka, który aż tak dużo nie musi podróżować, nie jest tak silną rybą, jeżeli mielibyśmy to porównywać ją do łososia, a wiemy też, że mnóstwo łososi po tarle nie ma sił na przeżycie i ginie i karmi tam inny cały ekosystem Kanady czy innych zwierząt. Wpisane jest to w naturę. Natomiast, bo dlaczego tak drążę ten temat sandacza? Nie zaskoczył niesamowicie fakt, jak faktycznie została przywieziona do walęgarni samica w osobnym totalnie basenie. Około metra miała. Duży, napełniony basen, natleniany oczywiście, około godziny tam była, zamknięta, bez światła, w anestetykach, czyli dla tych, którzy tutaj nas słuchają, w środkach takich uspokajających, żeby faktycznie troszkę spowolnić te funkcje życiowe, żeby ona tam się nie rzucała, nie popadała też jakby w taki stres, to mimo tego transportu stadium ikry była tam, powiedzmy sobie, ta piątka, czyli to było dla tutaj zobrazowania około 80% już dojrzałości ikry przed jakby włożeniem jej przez rybę, no w welęgarniczych warunkach pobraniem i odłożona do następnego pomiaru, przy następnym pomiarze około 2 czy 3 godzin miała już te stadium około 2, czyli gamety potrafiły, rozwój gamet potrafił się cofnąć przez, zakładam, stres związany jednak z tym, że była transportowana ta ryba, była wyciągnięta ze środowiska naturalnego i jednak może takie coś się zdarzyć. No nie chciałbym tego przekładać na skalę ludzką, ale jakbyśmy mieli tak poczynić, to tak jakbyśmy o parę miesięcy nagle płód tam się cofnął, tak? Że taki przypadek jednak był. Ja nie jestem specjalistą od rozrodu ryb w warunkach welęgarniczych. Wydaje mi się, że mogło tutaj zajść coś jednak innego. Nie wiem, czy ikra jest w stanie cofnąć się jej stadium rozwojowe dojrzałości. Nie jestem tu specjalistą, nie chcę się na ten temat wypowiadać. Prześledziłem po czasie ten twój live i dyskusję. Myślę, że jeżeli chodzi o zdjęcie tego sandacza, takie rzeczy zdarzają się wyjątkowo. Jak dobrze powiedziałeś, ryba była przewieziona w zamkniętym zbiorniku, w anestetykach. Była to ryba dzika, rozumiem, złowiona. Tak. Czyli wpuściliśmy rybę do nienaturalnego środowiska, zmieniliśmy jeszcze jej to środowisko. Te anestetyki, okej, w pewien sposób działają, jest nam łatwiej, ale na pewno nie rybie. Ona w okresie przedtarłowym powinna być w pobliżu tych tarlisk. Więc nie dziwię się, że u jakiejś jednej ryby wystąpiły objawy, które są dla nas szokujące, bo ja jak zobaczyłem takie zdjęcie, ono jest dla mnie szokujące. Zdjęcie celowo było oczywiście dane jakby takie szokujące i też pan Daniel, dobrze chyba mówię, tak? Dobrze to też podkreślił, że to było wywołane innymi też rzeczami, ale jednak bądź co bądź tym fundamentem był jednak ten stres, nazwijmy to, tak? Czyli to, co robimy właśnie nad wodą, czyli wyciągamy rybę w ogóle z jej środowiska, rybę, która oddycha pod wodą, prawda? Jeszcze jeżeli jest faktycznie zmęczona, bo przygotowuje się do tarła, czy też jest po tarle,
to jest jej organizm narażony na rozmaite infekcje i dalej, no o temperaturze na razie nie będę się obchodzić, to zaraz to poruszymy. Co też właśnie, no pierwsze co spowoduje, no to na skórze przeważnie, tak? Gdzieś tam po jakimś czasie może się pleśniawka pojawić. Ta pleśniawka może przejść też na inne ryby, jeżeli to jest jakiś tam mały zbiornik, czy ta ryba gdzieś dojdzie do stada, poczęstuje tą pleśniawką. Też chcę powiedzieć o takich prostych rzeczach, które nie są niestety czasami brane na przykład pod uwagę, tak? Czyli tu płynnie przeszliśmy do tego, czy jeżeli już łowimy te ryby i chcemy zrobić wszystko, żeby faktycznie wypuszczając mieć pewność, że ona sobie tam jakby dalej poradzi, to co? Dotykamy bezpośrednio rękoma, czy jeżeli ktoś ma rękawiczki, zwłaszcza gdzie jest taka duża różnica temperatur, czyli czasami jak jest bardzo gorąca woda, to też jest jeszcze gorzej być może, bo rozwój też bakterii i tak dalej jest, i tlenu niezwykle jest mało, to dla tlenu jest bardzo istotne, ale też jeżeli mamy, zastosowałbyś rękawiczki, czy byś powiedział nie bawmy się w aż takie szczegóły, lub też kiedy zwłaszcza powinniśmy uważać, czyli no, w tych okresach właśnie wiosennych, tarłowych, na to, żeby ewentualnie się pokusić, żeby jak najmniej dotykać w ogóle tą rybę rękoma. To jest kluczowe, jak najmniej dotykać, ponieważ dla ryby bardziej szkodliwe nie jest to, że my ją dotkniemy w rękawiczkach czy bez rękawiczek, tylko bardziej szkodliwe jest to, że my ją w ogóle dotykamy. Więc lepiej jej nie dotykać. Jeżeli łowimy ryby na wędkę i mamy zamiar ją wypuścić, to najlepiej odhaczmy ją w wodzie bez wyciągania jej na powierzchnię. I to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestię dotykania. Tak? Jeżeli chcemy ją dotykać, dotknijmy ją mokrą dłonią, tak? Albo mokrą rękawicą, ale to też nie może być rękawica, która będzie impregnowana piaskiem, bo ten piasek będzie bardziej zdzierał śluz. U niektórych gatunków też łuskę. To jest najważniejsza bariera ryby, tak? Taka ochronna bariera to jest śluz i łuski u niektórych ryb. Więc jeżeli mamy ją dotykać, to róbmy to w sposób bezpieczny. Ale ja powiem o moich doświadczeniach, tak? Kilka lat temu, jak jeszcze zimy były takie na tyle solidne, że mogliśmy łowić pod lodem, zrobiliśmy badania na temat przeżywalności ryb łowionych pod lodem. To się zbiegło z takimi badaniami, które robiliśmy na temat wędkarstwa w Polsce i tam wyszło, że jednak były to badania zrobione też po kilkudziesięciu latach. Powtórzyliśmy badania naszych poprzedników, profesorów, którzy kiedyś pracowali w instytucie, na temat wędkarstwa. I jak porównywaliśmy jedne i drugie wyniki, to wyszło, że jednak wzrasta w społeczeństwie wśród wędkarzy chęć wypuszczenia ryb. Co jest tendencją ogólnoświatową, wędkarze wraz z bogaceniem się społeczeństw raczej wolą wypuszczać ryby niż je zabierać. My poszliśmy w najtrudniejszy ze sposobów, a mianowicie tego wcześniej przed nami nikt nie robił, czy ryby łowione zimą, pod lodem, czy one przeżywają. Część z moich kolegów, którzy brali udział w tych badaniach, jest wędkarzami, lubią łowić pod lodem. Ja mam niewielkie doświadczenie, więc raczej pełniłem funkcję skryby. Ale było na kilku jeziorach łowiliśmy dwa gatunki ryb, okonia i płoć. Zaprojektowaliśmy specjalnie te badania, żeby one miały pewną ilość powtórzeń. Oprócz tego, że chcieliśmy sprawdzić przeżywalność, to jeszcze sprawdzaliśmy pewne elementy związane z samymi połowami, jak stosowaliśmy różne kombinacje przynęt, ale generalnie badaliśmy w krótkookresowym czasie przeżywalność. Tak? W naszym przypadku w nauce takiej dotyczącej połowów ryb wędkarskich ta przeżywalność badana jest albo natychmiastowa, czyli jeżeli ryba śnie w trakcie wypuszczenia. Zdarza nam się takie historie, że łowimy tę rybę, wypuszczamy i już ona w rękach nam pada. Więc to jest taka przeżywalność, śmiertelność natychmiastowa.
Śmiertelność w krótkim okresie czasu najczęściej mierzona jest w ciągu kilku godzin. Czasami to zależy od warunków technicznych. W ciągu godziny, dwóch, czasami czterech. My mieliśmy dwugodzinny cykl po wędkowania i po tym wędkowaniu przez kolejne dwie godziny mierzyliśmy, czy ryby nam przeżyją. W różnych warunkach, najbardziej ekstremalne warunki to były takie, gdzie było spory mróz, gdzie staraliśmy się, żeby ta ekspozycja nie była zbyt długa ryb, tak? Czyli odhaczanie, żeby było dosyć sprawne i wypuszczaliśmy te ryby do sadzbów w jeziorze. Mierzyliśmy czas ekspozycji, to tym się zajmowaliśmy, jak długo ryby giną, jak długo ryby są odhaczane, jak długo ryby są w powietrzu. W przypadku płoci, nie, w przypadku okonia chyba to było, już nie pamiętam, któregoś gatunku mieliśmy no, super ekstremalne warunki, dosyć duży mróz, co wydawało się, że jest dla ryb, to są ciężkie warunki. Śmiertelność była znikoma. Muszę powiedzieć, że to były śmiertelności mniejsze niż 1% w każdych warunkach, które mieliśmy. Więc to pokazało, że wędkowanie podlodowe może być pod tym względem bezpieczne dla ryb. Ale ocenialiśmy tylko i wyłącznie efekt wędkowania. Tak? Nie sprawdzaliśmy tego, jak to wpłynie na przeżywalność ich potomstwa. Mimo że no, dotarła było dosyć niedaleko, tak? Bo jeżeli łowiliśmy w lutym, no to zaraz po zejściu lodu, miesiąc później okoń przystępuje do tarła. Pod tym względem to wędkowanie było bezpieczne, czyli mimo że braliśmy ryby często w gołe ręce, tak? Czyli to temperatura ciała, temperatura na skórze, jak jest minus 10, to nie jest tak 36 stopni, ale braliśmy w gołe ręce. Ryby były wypuszczane do wody, woda miała niewiele powyżej 0 stopni Celsjusza pod lodem. Śmiertelności praktycznie nie. W przypadku płoci chyba była jedna ryba na około 150. W przypadku okonia obserwowaliśmy tak zwaną barotraumę, czyli problem z zanurzaniem się wynikający z tej różnicy ciśnień i pęcherza pławnego. Ale ta barotrauma najczęściej dosyć szybko ustępowała. I drugie moje doświadczenia dotyczą pstrągów. Łowimy pstrągi na wędkę, łowimy pstrągi prądem. Część ryb to są ryby, które znakujemy, mamy poznakowane. Wiemy, co to jest za osobnik. Łowimy te ryby wielokrotnie. Jeżeli to są ryby łowione na wędkę, to w różnych warunkach, tak? Od zimy aż po lato. I wiemy, wędkarze najczęściej rozpoznają po układzie tych kropek, tak? Ale w przypadku znakowania to wiemy po znaczku, który ta ryba ma, wiemy, który to jest osobnik, tak? I to są ryby, które łowimy wielokrotnie. I to, co jeszcze jest interesujące, to wiedząc, jak ta ryba przyrasta w kolejnych ratach, tak, bo jeżeli ją złowimy wielokrotnie, to możemy w pewien sposób ocenić, czy coś się wydarzyło takiego, co wpłynęłoby niekorzystnie. Chociażby to nasze złowienie, tak, bo ryba powinna zmienić swoje tempo wzrostu, bo nastąpiła jakaś sytuacja stresowa. I taka sytuacja stresowa na pewno występuje. Prowadziliśmy różne badania w instytucie na ten temat. Zwykle ten stres to nie jest stres długotrwały, tak? Czyli złowienie sprawia, że ryba jest. Jest szereg publikacji na ten temat. Mierzy się stres w różny sposób, ale zwykle można to mierzyć poprzez takie sposoby biochemiczne. Pobiera się krew i określa się pewne parametry we krwi, które dosyć szybko spadają, tak? Też zależy od warunków, czym są korzystniejsze warunki, tak ogólnie rzecz biorąc, czym są korzystniejsze, tym ten stres szybciej mija. Czyli dla ryb ciepłolubnych w ciepłej wodzie szybciej mija, ale dla ryb zimnolubnych, czyli jeżeli złowimy rybę łososiowatą w temperaturze powyżej 23 stopni, to musimy się liczyć, że wystąpi duża śmiertelność i że ten stres utrzymuje się dłużej. Tą samą rybę łososiowatą, ten sam gatunek, pstrąga, troć, złowimy w temperaturze poniżej 20 stopni,
stres będzie krócej się utrzymywał, a śmiertelność będzie mniejsza, tak? Na ten temat w przypadku ryb łososiewatych jest sporo publikacji z różnych części świata. Te ryby zazwyczaj zachowują się w podobny sposób wszędzie, tak? Czyli temperatura, w której łowimy, ma duże znaczenie. Jak się pytałeś o temperaturę, to uważam, że w przypadku części gatunków ryb dobry zarządca wód powinien monitorować temperaturę wody i w pewnych okresach mówić, że przestajemy poławiania ryb, tak? Ponieważ my przez swoją działalność rozpowszechniliśmy. Pstrąg w Polsce występuje w większej ilości wód niż występował naturalnie sam za siebie, tak? Przez to, że go przenosimy, to on występuje w miejscach, w których by naturalnie nie występował. I nawet dosyć dobre warunki tam sobie znalazł. Rozradza się, mogłyby utrzymywać się mniej czy bardziej liczne populacje naturalne, ale z różnych względów, chociażby z tego ocieplenia klimatu, występują w pewnych okresach takie temperatury, które są dla niego niebezpieczne. I wtedy powinniśmy, znaczy ten, kto zarządza tymi wodami, powinien decydować o zaprzestaniu takich połowów, bo to jest niekorzystne dla ryb. Przeszliśmy właśnie płynnie też do kolejnego czynnika, takiego ogólnego. Specjalnie go chciałem zostawić na takim troszeczkę boku. Właśnie temperatura, temperatura wody i temperatura otoczenia, środowiska zewnętrznego. Mieliśmy taki przypadek tutaj nad Wartą w Poznaniu, że zostały złowione około 5 sumów bodajże w centrum. Wiedzieliśmy, kto je złowił i tak dalej. Wiedzieliśmy, w jaki sposób były złowione w nocy, szybko odczepione, wypuszczone, takie liche właśnie zdjęcia, jak to się mówi, nie do popisania na fejsie, ale faktycznie zostały szybko wypuszczone. Najmniejszy miał metr bodajże 30, parę 40, największy metr 60 kilka i po niecałym, powiedzmy sobie, tygodniu wszystkie te sumy były poniżej zebrane przez nas. Niestety nie przeżyły. Czyli, ale uwaga, temperatura Warty miała wtedy około 25 stopni. Dochodzi do tego jeszcze, tam nie było takiej parnej burzy, ale też bym chciał podkreślić ten czynnik jako taki, na który powinniśmy bardzo szczególną uwagę zwrócić. Czyli mamy parno niesamowicie, jak to właśnie też wtedy ten sum okazuje się często bierze, ale dla niego to już jest ekstremalne samoholowanie ze względu na masę ciała, ze względu na to, ile energii tam do każdego mięśnia musi, no, czy to serce, czy cały układ napompować, że tak się wyrażę. No i dalej, mimo tego, że widzimy, że ten sum, powiedzmy sobie, odpłynie, to czy masz jakieś doświadczenia mówiące o tym, lub też swoimi słowami możesz jakby opisać, że to już są ekstremalne jakby warunki dla ryby i na takie łowienie też powinniśmy bardzo, bardzo zwrócić uwagę, no, czy podczas holu, czy podczas potem ewentualnego trzymania tej ryby, czy za dużo może pytań, czy warto trzymać na uwięzi wtedy takiego suma i go kontrolować i wypuścić go nad ranem, czy lepiej jak najszybciej natleniając mu te skrzela, no tam były wszystkie praktyki zastosowane, niestety nie podniosły się. Ich w zasadzie skrzela nie przetransportowały razem z organami tlenu, krwi do mięśni. Tak można przypuszczać. Nie wiem, Sebastian, ja nie wiem na takie pytanie, wiesz, to jest jakiś studium przypadku, szczególne warunki. Sum jest rybą ciepłolubną. Temperatura 25 stopni dla suma to nie jest temperatura zagrażająca jego życiu. On spokojnie żyje w cieplejszych wodach, rozradza się. To jest temperatura, która gwarantuje jego naturalny rozród, tak? Tak. Sum się nie będzie rozradzał w niższej temperaturze, więc na pewno temperatura 25 stopni to nie jest temperatura, która byłaby zagrożeniem dla suma i będzie temperaturą letalną, tak?
dla wielu gatunków ryb, prawie dla wszystkich gatunków ryb, które w Polsce występują, zostały określone temperatury letalne, tak? Czyli takie temperatury, które sprawiają, że ryby ich nie przeżyją. Oczywiście przed temperaturami letalnymi są też temperatury, które już wpływają niekorzystnie na ryby, tak? Zmienia się ich metabolizm, zmienia się, zaprzestają żerować, tak? Więc szereg czynników fizjologicznych, objawów fizjologicznych może wpływać, ale dla suma 25 stopni na pewno nie jest szkodliwe. Przy czym zawartość tlenu już w wodzie ma znaczenie. Tlen, czym wyższa temperatura, tym tego tlenu mniej rozpuszcza się w wodzie, więc mogło być go mniej. Zwykle w naszych wodach najniższa zawartość tlenu, ona nie jest stała w ciągu doby, tylko się zmienia i zwykle gdzieś nad ranem jest najniższa taka zawartość tlenu, ale myślę, że w większości naszych rzek, jeżeli nie ma jakiegoś takiego zatrucia, jeżeli nie ma jakichś takich sytuacji wyjątkowych, to tlen nie jest czynnikiem limitującym występowanie. Jeżeli mnie zapytałeś, czy warto taką rybę trzymać w jakiś sposób na jakiejś uwięzi do rana, ja mówiąc szczerze, nie widzę tutaj jakichś innych przesłanek niż takie, że ktoś chce sobie zrobić zdjęcie za dnia, tak? No bo jeżeli mamy zamiar wypuścić rybę, to powinniśmy być przygotowani do tego wypuszczenia. Po pierwsze, mieć taki zestaw, który gwarantuje bezpieczne wyholowanie, bo nic nie wspomniałeś, jak długo te ryby były holowane, tak? Bo jeżeli złowimy suma na delikatny zestaw i będziemy go holowali bardzo długo, to na pewno mu bardziej zaszkodzimy, niż jeżeli ten hol będzie szybki i sprawny. Wszystkie, tak? Były łowione z brzegu, to prawda, to ma znaczenie, tak. Wszystkie były łowione z brzegu, czyli z miejsca, gdzie no, trudno jest nam, tak jak łódką, zaprzeć się i być nad nim, prawda? On sobie podróżował, wędkarze usiłowali go scholować do brzegu. To na pewno miało to znaczenie. Jasne. Prowadziliśmy trochę badań na temat wpływu. I na świecie też jest trochę takich badań, nie znam ich o sumach, ale o wpływu typu haka, jaki jest wpływ typu haka na przeżywalność ryb. U nas najczęstszym, najprostszym typem haczyka, który jest spotykany w Europie, to są takie haki tak zwane J-hook, tak? Mało znany, on się wziął z rybołówstwa takiego komercyjnego, stakli, to są takie haki zaokrąglone, okrągłe haki, circle hook. Są to haki bardzo bezpieczne dla ryb, są dużo bardziej bezpieczne niż konwencjonalne haki, ponieważ ryby zahaczają się w trochę innym momencie i zazwyczaj są to zahaczenia bardzo płytkie, rzadko zdarzają się głębokie zahaczenia. W przypadku tych sumów mogą być to głębokie zahaczenia, tak? Przy wielu gatunkach ryb uważa się, że jeżeli mamy do czynienia do głębokiego zahaczenia, czyli jest to poza szczęką, gdzieś głębiej, w okolicach łuków skrzelowych, podniebienia albo jeszcze głębiej, i jeżeli dochodzi do tego do krwawienia w czasie wyciągania takiego haka, są to zahaczenia krytyczne, które bardzo mocno wpływają na dalsze losy ryb. Tak? Przy takim głębokim zahaczeniu jest dużo mniejsza, niż jeżeli przeżywalność jest, niż jeżeli są to zahaczenia niekrytyczne, tak, czyli gdzieś płytko. I żeby odpowiedzieć, co mogło wpłynąć na przeżycie tych sumów, może to właśnie, gdzie były zahaczone, tak, może one gdzieś bardzo głęboko połknęły tą przynętę, nie wiem, jaka to była przynęta. Generalnie to zasada w przypadku ryb drapieżnych, to, co wynika z takich doświadczeń naukowych, jest taka, że raczej bezpieczniejsze dla ryb są przynęty sztuczne niż naturalne. Tak? Te naturalne przynęty są głębiej połykane, więc przeżywalność takich ryb uwalnianych z naturalnymi, łowionych na naturalne przynęty jest mniejsza. Wiem, że w Polsce jest to dostrzegane. Są zarządcy wód, no, chociażby trochę mi znana PZW Ciechanów, gdzie to jest bardzo dobry pomysł, żeby regulować sposoby łowienia ryb i w przypadku ryb drapieżnych i połowów na żywe przynęty
To nie jest tak, że każdy, kto wykupi licencję, może sobie w każdym momencie łowić ryby na żywe przynoszone. Jest to reglamentowane, czyli w pewnej, nie pamiętam szczegółów, wiem, że w ubiegłym roku było chyba raz w tygodniu, że raz w tygodniu można było łowić po prostu na żywca. Więc jeżeli chcemy chronić ryby, to musimy no, w pewien sposób tą wiedzę stosować w praktyce, tak? I te regulacje, które są dostępne, muszą być jeszcze egzekwowane. Ale Sebastian, jeżeli mogę, bo ujdę, dwie rzeczy mi proszę umknął. Pytałeś się jeszcze o sandacza szczupaka, więc przytoczę jeszcze jedne badania, które kiedyś mieliśmy taki projekt w instytucie, on dotyczył ryb drapieżnych i tam moi koledzy zrobili badania na temat składu jakości mięsa. O. Ponieważ szczupaki są łowione w różnych okresach roku i porównano jakość mięsa ryb takich potarłowych, szczupaków złowionych potarle oraz w innych porach roku, już tak głównie jesieni, na pewno były tam też ryby z wczesnej jesieni. I te ryby złowione potarle, one to były bardzo dietetyczne ryby, tak? Bo one prawie nie zawierały kwasów tłuszczowych. Te kwasy tłuszczowe, które w późniejszych okresach ciała, one są w mięśniach, to w trakcie wzrostu gonad, w trakcie rozwoju ikry, to te kwasy tłuszczowe z tych mięśni są wycofywane do tych gonad, tak? Więc ryba tą swoją całą energię inwestuje w gonady. Więc robiliśmy takie badania i na pewno połów ryb w tym okresie przed tarłem czy po tarle, połów takiego szczupaka no, zdecydowanie negatywnie wpływa na niego. I druga rzecz jeszcze, bo to zapomnę, a powinno być wstępem. Mieliśmy rozmawiać o catch and release. Wiele osób praktykuje to, ale muszę powiedzieć, to jest no, według mnie bezdyskusyjne, chociaż nad tym się najczęściej nie zastanawiamy. Catch and release nie sprawia, że mamy więcej ryb w wodzie. To musimy być tego świadomi, ponieważ z powodu catch and release nie przebędzie nam ani jedna ryba, tak? Te ryby są w wodzie, a i catch and release jest tylko pewnym sposobem ochrony ryb, tak? Ryby biorą się w wyniku rozrodu. To jest generalnie główny forma, w wielu miejscach powinna być jedyna forma, tak? Ryby się rozradzają, następuje rekrutacja i mamy kolejne pokolenia. To jest naturalny cykl życia ryb. W Polsce gospodarka rybacka została tak, w pewien sposób zaplanowana, że jeszcze musi być ta suplementacja zarybienia. Zarybienia jest inny temat, nie chcę tego poruszać, bo za daleko wejdziemy. Inny life. Tak. Ale catch and release nie jest to metoda, która zwiększa nam ilość ryb w wodzie, tak? Że będziemy mieli większe zagęszczenia ryb, że będzie ich więcej. Nie. One mogą tylko przeżyć i będziemy mieli ich tyle samo, chociaż, no, tak jak wcześniej wspominałem, jednak catch and release część ryb tego nie przeżywa, tak? To zależy od warunków, to co już wspominaliśmy, część ryb tego nie przeżywa, ale jest to jeden ze sposobów zapewnienia ich pewnej liczebności zachowania ich w wodzie. Dobrze, że o tym powiedziałeś faktycznie, bo to niby powinno być jasne, a jednak nie stajemy się zaraz niesamowitymi bohaterami tylko dlatego, że holujemy tą rybę i zaraz potem ją wypuszczamy i mówimy, że jesteśmy w ogóle tam. Fajnie, że oczywiście, że dobrze, że wypuszczamy, zwłaszcza takie duże, cenne ryby. Natomiast dobrze, że podkreśliłeś, oczywiście to nie jest sposób na to, żeby tych ryb faktycznie niesamowicie dużo przybyło. Wiecie co, nie. Dajcie mi tylko informację, przerwę na chwileczkę, bo ja tu mam obraz bardzo taki brzydki. Czy haczy, czy jest dobra transmisja? Pewno po czasie dostanę odpowiedź. To będziemy czekać. Znaczy ja będę czekał. To prawda, poruszyliśmy już wiele właśnie czynników, bo
i te temperatury. Widziałem tutaj jedno pytanie dotyczące haczyka. Czy słaby obraz? No jednak. Ale słuchacie nas? Mamy Ja mam kontynuować? dobry obraz i na telefonie, i w komputerze. Tak? Ja przez moment miałem takie piksele, ale głos słyszalny. Dobra transmisja, obraz kiepski. OK, kontynuujemy zatem. Ja tu powyłączałem cokolwiek, co mogłoby obniżyć transmisję. Szybko wrócę. Jak będziecie mieli jakieś pytanie w tej chwili, to proszę teraz je zadać na przykład, ale miałem pytanie, czy pozostawienie haka po krytycznym ukłuciu to zwiększa szansę na przeżycie ryby? Tak, tak. O. To takie badania z użyciem wielu różnych narzędzi, też rentgenowskich. I generalnie zasada powinna być taka, że jeżeli łowimy ryby i ryby są przynęta, hak jest gdzieś bardzo głęboko, który utrudnia wyciągnięcie takiego haka i mogłoby dojść do takiego krwawienia, a w przypadku, kiedy musimy wypuścić tą rybę albo no chcemy ją wypuścić, to lepiej obciąć linkę blisko otworu gębowego i taką rybę wypuścić. To ryby sobie poradzą z tym, ale lepiej nie starać się na siłę wyciągnąć tego haczyka. Jak już połknie, to na pewno. Szczupak, nie wiem, strawi kotwiczkę, prawda? Pewnie tak, wiesz, nie znam szczegółów takich, czy on ją strawi, czy nie. Wiem, znaczy pamiętam z publikacji, że część, nawet jeżeli to były twarde przynęty, była wydalana przez bok ciała. Ryby potrafią coś, co jest obce, wydalić nie przez otwór odbytowy, tylko przez jamę ciała, i to są do tego zdolne. I wcale nie jest to dla nich rzecz, która musi w 100% prowadzić do śmiertelności, więc poradzą sobie. Dobry sposób. Dobry sposób. No nie, z naszego ciała organizm też czasami wyrzuca różne rzeczy. Zobaczę tylko jeszcze na pytania. Zreasumujmy faktycznie może to, co zostało powiedziane. Na pewno te przepisy dotyczące łowiska poprawią. No właśnie, żeby jeszcze raz podkreślić, nie spowodują, że będzie więcej ryb. To jest zupełnie inny temat faktycznie. Ale jeżeli chcemy podejść do wędkarstwa, że łowimy i zamierzamy wypuszczać te ryby, to czynniki od tych przepisów łowiska, poprzez zwracanie uwagi na temperaturę, poprzez zwracanie uwagi faktycznie na co łowimy, w publikacjach zagranicznych dużo na przykład mowy jest o haczykach, dużo mowy jest o tym, czy faktycznie warto na tą wiosnę iść na tarło, czy lepiej poczekać jeszcze troszeczkę i dać tej rybie spokojnie się wytrzeć. Na pewno z takich czynników, które nie umówiliśmy, to siatka gumowa, tak? Czyli odrapanie w zasadzie na przykład z żyłki, żyłkowym podbierakiem, czy żyłkową w ogóle siatką, to już jest w ogóle w sensie przytrzymywania ryb, odrapiemy jej śluz, który jest jej główną barierą ochronną, tak? Powiem tak, już teraz bez odczuć wędkarskich, tylko jak to jest z punktu widzenia nauki o wędkarstwie. I Polska jest, ja obserwuję głównie to, co się dzieje się w Polsce, dla mnie jest to ewenementem, ale jak ryby zachowują się po złowieniu czy przed złowieniem, jaki ma to dla nich wpływ, to musimy być świadomi, że na 25 tysięcy gatunków to jest poznane dla kilkudziesięciu gatunków, tak? Większość gatunków nie ma rozpoznania, tak? Nie wiemy, jak to jest. Chociaż to, co wspominaliśmy, jest wiele elementów, które powinny być brane pod uwagę. I z takich przeglądowych publikacji naukowych
można wyciągnąć pewne ogólne wnioski, co powinniśmy robić i czego powinniśmy unikać. Myślę, że Sebastian, poznałeś taką organizację Keep Fish Wet. Polecam, żeby tam zajrzeć, bo ponieważ są to ludzie, którzy współpracują, są naukowcami albo współpracują z naukowcami, którzy rozpropagowują ideę bezpiecznego obchodzenia się z rybami w czasie łowienia i ich wypuszczenia. Ale jeżeli chciałbym komuś polecić, kto dzisiaj decyduje o tym, w jaki sposób kształtować swoje łowiska, tak? Jak kształtować regulacje wędkowania, to co bym polecił? To w przypadku tych gatunków, które znamy, wiemy, jak one działają, no to zapoznać się z tymi publikacjami. Jeżeli chcemy wypuszczać ryby, a są to gatunki, których nie ma rozpoznanych, jak się dzieje, to najważniejsza sprawa to jest zminimalizować czas takiego holu i wędkowania, tak? Żeby on był krótki, co generalnie sprzyja zwiększeniu przeżywalności. Drugi kolosalny czynnik to jest zminimalizować czas przetrzymywania ryb na powietrzu. Tu muszę powiedzieć taką dygresję, że nie do końca rozumiem, to jest pewnie ogólnoświatowe, ale jest taka jakaś moda u nas, że chwalimy się tym, że złowiliśmy rybę, ją wypuszczamy, robimy z tego długie filmiki, te ryby lądują w różnych miejscach. Uważam, że jeżeli chcemy być wędkarzem odpowiedzialnym, mamy tą świadomość, no to po prostu zastanówmy się, dlaczego łowimy. Łowimy dla tych zdjęć, dla własnych przeżyć, nie wiem czego. Jeżeli już mamy taką chęć zrobienia filmu, zdjęcia, to bądźmy na to przygotowani, tak? Lądowanie tych ryb, ten szczupak, który na tej łódce robi sporo bałaganu, bo gdzieś tam wylądował, te ryby, które lądują na ziemi. Mi to się nie podoba i uważam, że to jest zły nawyk, który jest nowym. Dzisiaj są dostępne te kamerki przeróżnego rodzaju. Każdy ma dobry aparat fotograficzny w telefonie, więc jest pokusa. Sam chciałbym mieć coś, żebym komuś się znajomym pochwalił, że złowiłem taką fajną rybę. Ale z drugiej strony, jeżeli mam ją wypuścić, to do filmu trzeba być przygotowanym. Najlepiej mieć kogoś do pomocy, żeby ktoś nam nagrał krótki film. Wtedy, kiedy my tą rybę holujemy, kiedy ją delikatnie unosimy nad wodę i wypuszczamy, to ten czas ekspozycji, szczególnie kiedy jest ciepło, kiedy są temperatury powietrza wysokie, ma kolosalne znaczenie. Przeżywalność ryb bardzo mocno spada wraz z czasem, który ryba spędza poza wodą. Kolejny czynnik, tak w podsumowaniu, to właśnie to jest unikanie tych ekstremalnych temperatur. I to ten ekstremalnych temperatur w wodzie, jak i w powietrzu. Tego powinniśmy unikać. I w przypadku ryb łososiowatych zdecydowanie polecam, żeby w tych ciepłych porach roku, kiedy jeszcze regulaminy pozwalają łowić ryby, ale woda już jest zbyt ciepła, temperatura powietrza ma 30 stopni, woda w rzece 22, no to w takich momentach powinny być zamykane łowiska, a sami, jeżeli wiemy, nie jest łowisko zamknięte, to powinniśmy nie łowić, tak? Z publikacji jeszcze to już mogę dodać stosowanie haków, tak? Wspomniałem o tych okrągłych hakach, one są trudno dostępne, my je sprowadzaliśmy z Ameryki. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zacznie je importować do Polski. Nawet jeżeli są firmy jak Gamakatsu, która produkuje te haczyki, to oni nie sprzedają ich w Europie. Na chwilkę muszę przerwać. Czy mógłbyś sprawdzić, czy nie przerwało streamu? Sebastian, zobaczył was. Nie, u mnie jest ok. Przez moment była taka sytuacja, że obraz troszeczkę był słaby. Ja tutaj w tej chwili widzę na swoim komputerze ok. Ok, dobra, to kontynuujemy, bo u mnie przerwało, ale jeżeli mówicie, że macie, więc kontynuujemy. Był przez moment taki jakby słabszy obraz, wiesz? A dźwięk był ok. I ostatnią rzecz, jaką przytoczę tylko z publikacji, tak? W sytuacji, kiedy nie wiemy, co robić, bo nie mamy danych o tym gatunku, a zastanawiamy się, czy to jest bezpieczne takie łowienie i chęć ich wypuszczania. No to okres rozrodczy to jest okres, w którym nie powinniśmy łowić ryb, tak?
Czyli przed tarłem i tuż po tarle starajmy się w tych gatunków nie łowić. Nie wszystkie gatunki w Polsce mają okresy ochronne. A są ważne dla bioróżnorodności i funkcjonowania każdego ekosystemu wodnego. Wszystkie gatunki są ważne. Nie ma mniej czy bardziej ważnych. Są gatunki kluczowe, które bardziej wpływają na ekosystemy, tak? Znowu pójdziemy w nie w tą stronę. Powiem tylko, że ryby drapieżne najczęściej są tymi gatunkami kluczowymi, tak? Gatunki te kluczowe to są takie, których jest relatywnie mało w środowisku, ale jest ich wpływ dużo większy niż tych. Tak? Czyli jako kluczowy gatunek w niektórych ekosystemach może być szczupak, ale są takie też gatunki, które mogą dla nas wydawać się dziwne, tak? A jednak będzie kluczowym, bo będzie bardzo liczny, będzie to jakiś specyficzny ekosystem. No, w jeziorach sielawowych sielawa dla szczupaka jest niezwykle ważnym pokarmem na przykład. No tak, sielawa jest ważnym pokarmem, tak? Ale czy sielawa, powiem tak, to był taki przykład, żeby mniej więcej ten łańcuch pokarmowy też pokazać, że nie we wszystkich zbiornikach szczupak musi się odżywiać, nie wiem, przysłowiową płotką, nie? Wszystkie polskie ryby, które u nas występują, w jakimś krótszym albo dłuższym okresie czasu odżywiają się zooplanktonem. Sielawa odżywia się przez całe życie, a szczupak odżywia się przez kilka miesięcy takim zooplanktonem. Niektóre odżywiają się dłużej szczupaki, a inne już po paru tygodniach zaczynają żerować na larwach płoci, tak? Ale wszystkie odżywiają się zooplanktonem. I w pewnych okresach, czyli przez pierwsze 2 lata życia, jeżeli chodzi o relacje troficzne, takie ekologiczne, to płoć jest większym drapieżnikiem niż okoń. Płoć zdominuje okonia i okoń przez to będzie musiał odżywiać się pokarmem, który jest dla niego mniej korzystny. To będzie miało duże znaczenie dla dalszych losów. Tak? To są szereg badań na ten temat. W sytuacji dużego zagęszczenia płci, ona zdominuje takie środowisko, okoń będzie długo odżywiał się pokarmem bezkręgowym i będzie rósł wolniej. Bardzo powoli. I będzie rzadziej dorastał do rozmiarów, kiedy stanie się rybą rybożerną. Tak? Bo i płoć, i okoń odżywia się zwierzętami, zooplankton bentos, czyli larwy owadów, ale tylko okoń jest w pewnym momencie rybożerny. W środowiskach, gdzie jest bardzo dużo płoci, płoć jest skuteczniejsza w polowaniu na zooplankton, wymusza to na okoniu zmianę diety i zajęcie gorszej niszy, co w konsekwencji sprawia, że okonie stają się prawie przez całe życie odżywiają się bezkręgowcami. Bardzo niewiele z nich staje się rybami rybożernymi. I to prowadzi do tego, do sytuacji, gdzie mamy bardzo dużo okoni, ale te okonie nie osiągają dużych rozmiarów ciała, dojrzewają płciowo mając 8 cm długości. I bez takiej wiedzy osoba, która ustala wymiary ochronne, tak, i wprowadza widełkowe wymiary ochronne, które będą chroniły okonia od długości 40 cm, to uważam, że to jest populizm, serwuje wędkarzom prawo, do którego natura nigdy się nie zastosuje, ponieważ w tych zbiornikach te okonie do takich rozmiarów dożywają w bardzo niewielkim stopniu. To są promile procenta ryb, które mogą takie wymiary osiągnąć. Ale obecność not catch and release. Chciałbym przeczytać jedno pytanie, bo tutaj zawiesiłem się, od Artura Tokarczyka. Ma on na myśli łowienie lipieni na sanie. Wypuszczają wszystkie, ale czy w sytuacji, kiedy co weekend są organizowane tam zawody, to jak szanse na przeżycie mają te lipienie? Nie wiem. Znaczy, ja kilka lipieni w życiu złowiłem i nie jestem tutaj ekspertem. Myślę, że notoryczne zawody, łowienie tych samych ryb, lipienie, które raczej są uważane za ryby delikatne, o których łatwo jest pozbawić ich śluzu i dochodzi szybko do infekcji grzybicznych,
to pewnie wpływa to na ich śmiertelność. Muszę powiedzieć, że są publikacje na temat przeżywalności lipieni przy catch and release, różnego rodzaju badania z wykorzystaniem telemetrii, ale nie śledzę tego tak. Te lipienie to nie są moje jakieś ani zainteresowania naukowe, ani wędkarskie, więc nie jestem tu ekspertem i nie jestem w stanie powiedzieć, jak powinno to funkcjonować. No, zdroworozsądkowo, presja powinna być generalnie reglamentowana. Moje zdanie jest takie, że w Polsce to jest w największym, najbardziej ograniczający czynnik wędkowania. Wczoraj przeglądałem jedną z gazet wędkarskich i właśnie tam wyczytałem prośbę wędkarza, że jeżeli jedzie na tą swoją ukochaną rzekę i tam chciałby w ciszy łowić, a ktoś przed nim jest, zostawia samochód, to żeby zostawić karteczkę, w którą stronę poszedł, w dół czy w górę rzeki, żeby razem nie chodzić w tych samych miejscach. Więc jest deficyt ilości miejsc do wędkowania i musimy być świadomi, że mamy relatywnie mało wód, dużo chętnych do wędkowania i to powinno być reglamentowane, tak? Nie, że wykupujemy raz do roku zezwolenie i wydaje nam się, że to powinno nas upoważniać do tego, że w każdej chwili, kiedy chcemy, meldujemy się nad rzeką czy jeziorem i łowimy tam ryby. No, niektórych. No. Prawo nasze generalnie wymaga na zarządcach wód państwowych, tak? Na wodach płynących. Wymaga określenia maksymalnej ilości ryb, maksymalnej ilości wędkujących jednego dnia w takim łowisku, czyli w obwodzie rybackim, bo to dotyczy obwodów rybackich. Może być to w niektórych obwodach, które składają się z wielu jezior, może być to rozpisane na poszczególne zbiorniki, ale niestety nie dorobiliśmy się systemu, który by to kontrolował i nie dorobiliśmy się systemu, który by egzekwował te zapisy. Myślę, że jest to dla prawie wszystkich wygodne, ale musimy być świadomi, że bez takiego odpowiedzialnego podejścia do reglamentowania naszej presji, do regulowania tej naszej presji, to nie będziemy mieli jakiegoś wielkiego Eldorado. Generalnie każdy z wędkarzy chyba się zgodzi z tym, że te swoje dobre łowiska stara się zachować dla siebie, nie chwalić się im, czyli wiemy, jaki tu jest, gdzie jest problem, tak? Starajmy się to zachować w tajemnicy, bo inni przyjadą i te nasze łowisko ograbią. W cudzysłowie. Dobrze, że poruszyłeś ten temat. Faktycznie, nie wiem, czy gdziekolwiek patrzą, być może na jakichś łowiskach specjalnych, na to, że ten zbiornik czy ten odcinek rzeki ma taką, a nie inną wydajność, tyle może ewentualnie ryb tu pływać, pozwalamy na to, żeby no, złowić, czy zabrać, czy nie zabrać, no ale jednak bądź co bądź czynnie tam łowić tylu, a nie więcej wędkarzom, czyli tym użytkownikom już bezpośrednim tej wody. No oczywiście, że tak. Znane są przypadki przecież, że na telefon dzisiaj ludzie się spotykają i takie jezioro 300 hektarów, tam powiedzmy sobie, czy zbiornik mały, zaporowy w sezon i my jako wędkarze jesteśmy w stanie opróżnić z populacji sandacza i to naprawdę bardzo skutecznie. Gdzie on się będzie musiał potem odradzać, no to minimum 4-5 lat, tak? Nie bierzemy tego pod uwagę. Tak. Nie wiem, czy jeszcze coś o catch and release, czy może jakieś pytania podpowiadamy, żeby to było sensownie, te nasze spotkania. Macie jakieś pytania? Słuchajcie, dużo ludzi nas ogląda. One pojawią się, co prawda, za niekontrolowanych rybaków trzeba się zabrać i tak dalej. No są, zawsze jest ten kość niezgody między wędkarzem a rybakiem. Też musimy zwrócić uwagę. Też musimy zwrócić może uwagę, już słowem wstępu tylko, już ci oddaję głos, bo chętnie też poznam twoje zdanie. No to, że jest mało ryb, to ja mam nadzieję, że wszyscy to już
w tym wcześniejszym live'ie o tym chyba tak dosyć powiedziałem, to jest wina jakby no, nas wszystkich, tak? Przynajmniej tak na skróty powiem. Mnóstwo czynników jest związanych z ociepleniem klimatu, z zubożeniem wód, naszą polską kulturą, historią. Mnóstwo by można tutaj powiedzieć. Natomiast trzeba też, podejrzewam, że rozróżnić rybactwo od rybołówstwa i tych rybaków od rybołówstwa od tych, którzy zarządzają jeziorem i są, no ja to powtarzam często, ale jak ci rolnicy, którzy sieją, zresztą tutaj pewnie Andrzeju powiesz na ten temat więcej, bo jesteś blisko w instytucie, więc wiesz, na czym polega praca ichtiologa współpracującego z jeziorami. A odróżnić tych rybaków, nazwijmy to w cudzysłowie, którzy, no nie wiem, mają zlecenie, proszę bardzo, odłowić to, a nie inne jezioro, bo taki, a nie inny użytkownik chce, żeby to było odłowione i on tam nie zarządza tym jeziorem, tylko ma przecież zlecenie na to, żeby odłowić. Dobra, teraz chciałbym Ciebie posłuchać, jak jest z tymi nieszczęsnymi rybakami, a wędkarzami. Jak jest z tymi rybakami, wędkarzami? Ja powiem, jak jest z rybami, tak? Bo ja to mnie bardziej interesuje. Mhm. Ja nie zgodzę się z tym, że ryb jest mało. Wiesz, w pojedynczych naszych wodach, ekosystemach, jeziorach czy rzekach ryb jest mało. To są raczej sytuacje wyjątkowe. W większości ryb jest dużo. Tylko problem jest taki, że są to ryby, którymi nikt się nie zajmuje. Wędkarze chcą łowić kilka gatunków. Innych nie łowią i najczęściej ryb dużo jest tych, których nie łowimy, tak? To jest proste. Nasza presja jest różna. My mamy wielokrotne presje. Presja połowowa, bez względu na to. Dla ryby nie ma to większego znaczenia, czy ją złowisz na haczyk, czy w sieć, czy zabijesz o ścieniem. Jeżeli ją zabijesz, to po prostu jej ryby nie będzie. Więc to dla ryby nie ma znaczenia. Kto jest skuteczniejszy w łowieniu ryb, czy rybacy z sieciami, czy wędkarze? To zależy od gatunku, tak? Są wody w Polsce, które od dziesiątek lat nie widziały już narzędzi takich rybaków profesjonalnych i narzędzi przez nich stosowanych. Ja sam pochodzę z Nadbługa i ostatni rybacy zawodowi na tamtym odcinku to poławiali w latach 60. Od tego czasu nie ma tam zawodowych rybaków, nie ma tam rybołówstwa i czy znaczy, że tam jest Eldorado? Takich wód w Polsce jest bardzo dużo, gdzie nie ma połowów komercyjnych. Więc nie szukałbym prostych odpowiedzi. Presja połowowa wpływa na ryby. Presja środowiskowa, bardzo mocno przekształciliśmy środowisko. Nawet jeżeli patrzymy czasami tak, że jezioro za bardzo się nie zmienia, tak, to zobaczmy jeszcze, co do tego jeziora dopływa. Tak? W jakim stanie są te wszystkie strumienie, na których ryby z jeziora czasami wpływały na tarłop. Szczupak, jeżeli miał taką możliwość, to z jezior migrował na tarliska szczupaka, są najczęściej w miejscach płytkich, tak? Przybrzeżnych. One są bardzo podatne na te zmiany poziomu wód. Jeżeli te wszystkie dopływy poprzegradzaliśmy prostymi jezami, bez jakiejkolwiek możliwości regulacji, to jest prosta płyta betonowa, która piętrzy wodę. Jeszcze w dodatku ten rów. Ten strumień kiedyś płynął naturalnym jakimś korytem, a dzisiaj jest rowem trapezowym, no to jezioro się bardzo nie zmieniło, ale warunki życia ryb, tak? Prawie wszystkie ryby w Polsce migrują na krótsze czy dłuższe odcinki. Jednym z powodów wędrówek to jest właśnie chęć odbycia tarła. Czasami to jest tak, że ryby wędrują w jeziorze, żeby znaleźć tarliska gdzieś w jakiejś części, te ryby drapieżne. Czasami wypływają poza te jezioro. To wszystko zależy od lokalnych warunków. Nawet sam, jak wspominałeś o sandaczu i o tym, że on wpływa na tarło do tego portu, tak? No to tak. I nie ma go tam przez cały czas. Nie ma go dlatego, że on tam znajduje dobre warunki do rozrodu, ale później musi się rozrzedzić w środowisku. Bo jak będzie ich tak bardzo dużo, no to będzie dochodziło do jakichś sytuacje, które sprawią, że będzie ich mniej, tak? Chociażby sam kanibalizm będzie sprawiał, że dorosłe osobniki będą zjadały własne potomstwo.
I ta nasza presja jest różna. Nie chciałbym zrzucać winy na nikogo, ani na wędkarzy, ani na rybaków, ale ci, którzy pierwsi widzą winę u tych drugich, no to niech sami najpierw spojrzą na swoje własne zachowania. Jeżeli, no, ja nie chciałbym nikomu narzucać, że ma tak albo inaczej postępować. Wolę raczej wypracować w trakcie dyskusji pewne regulacje, które będą akceptowalne przez większe grono, niż narzucać coś, co większość nie będzie przestrzegała. Tak? Jako przykład mogę powiedzieć regulacje dotyczące pstrąga. Tak? I w klubie, gdzie sam wędkuję, mieliśmy długo dosyć wysoki minimalny wymiar ochronny, później został wprowadzony wymiar widełkowy, a na koniec wędkarze sami, widząc, jaki jest efekt tych regulacji, zdecydowali, że chcieliby, żeby to łowisko było catch and release. Starałem się tłumaczyć przy tym wszystkim, sam nie do końca wiedząc, jakie będą tego konsekwencje, starałem się tłumaczyć, żeby to, i myślę, że większość z nich zrozumiała, że od wypuszczania ryb, czyli od tego catch and release, tych pstrągów nie przybędzie w tej rzece, tak? Ale jeżeli będziemy wypuszczali te ryby w sposób bezpieczny, jeżeli będziemy łowili je w sposób bezpieczny, to one być może już będą miały większe szanse na ten rozród naturalny, tak? Na przeżycie i będzie ich więcej ich potomstwa. Więc nasze wędkowanie ma duży wpływ na ryby i róbmy to w sposób bezpieczny. Okej, no jestem tego samego zdania. Ktoś tam pytał o sandacze, o gniazda, a były pewne dyskusje, które określiłem w ten sposób, że w zasadzie ten termin rozrod, czy termin, w którym możemy łowić rybę, albo nie powinniśmy, to trochę nam powinna podpowiadać bardziej właśnie natura, niż te przepisy, bo jeżeli faktycznie będzie przymrozek i ten sandacz później trochę przystąpi do tarła, jeszcze będzie siedział na tych gniazdach, no to wiedząc, że 2 tygodnie wcześniej było faktycznie zimno, a jeszcze wcześniej nie było takiej dużej temperatury, która by pozwoliła na szybki rozród tego sandacza, w zasadzie no, wiemy w większości, bo też możemy takie informacje pozyskać od użytkowników wody i tak dalej, to jednak tego pierwszego, niezależnie od tego, czy jest pogoda taka, czy taka, wszyscy będą biegli i jednak będą się nastawiali jakby na tą rybę. Nie wiem, czy zwracając uwagę właśnie na pogodę, czyli ja też jestem zdania, że patrzmy przede wszystkim na możliwości, które ma środowisko naturalne. W jakikolwiek miejscu, jakby jesteś będąc, no i też pomagajmy generalnie, no bo ja uważam, że na pudrowanie trochę już troszkę mało czasu jest, w sensie, że już faktycznie zaingerowaliśmy tyle w naturę, że teraz super by było, fajnie, jeżeli coś ograniczamy, ale zrobić coś od siebie dodatkowego, coś dać tej naturze, to już jest no, przyspieszenie tego procesu, czy zahamowania degradacji środowiska, czy właśnie naszych ryb. No. Uczestnictwa w akcjach, czy jakkolwiek. Nie chcę oczywiście tutaj wsadzać też do jednego worka i mówić, że to, nie wiem, dzielić w ogóle rybaków czy wędkarzy, absolutnie. Ale ja na przykład po swoich akcjach widzę, co mnie bardzo boli, że przy sprzątaniu brzegu Warty na przykład pojawia się wędkarskich organizacji czy ludzi, czy kół, które przystępują do tej akcji na powiedzmy sobie 50 czy tam 60, 80 sztabów, może 10%, a jednak te śmieci, które sprzątamy, nie mogę uwierzyć co roku, ale tak jest generalnie, to w 95% zbieramy po wędkarzach, czyli... Ja ci powiem, mogę jedną rzecz? No, no. Ty mówisz, robisz super akcję ze sprzątaniem brzegów. Wiesz, my już parę ładnych lat temu, też wspominałem o moim koledze Churchillu, który był motorem napędowym, zrobiliśmy taką publikację, gdzie liczyliśmy śmieci i
Mieliśmy kilka jezior, kilka rzekę i kanał, nad którym też wędkarze. I jak to się zmienia w cyklu sezonowym, ile jest śmieci wędkarskich? I jaki ma to wpływ? Oczywiście czym bliżej miasta, tym było więcej śmieci. I gro to faktycznie są śmieci wędkarskie. No ale znowu, nasze przepisy wędkarskie mówią, że jeżeli ja przychodzę na miejsce, to powinienem je wysprzątać i zostawić też spokojne. Brakuje tutaj egzekwowania. Wiesz, tworzenie różnego rodzaju prawa, którego nikt nie chce przestrzegać, jest no, chyba polskim takim no, symptomem. No, lubimy jeździć szybciej niż pozwalają na to przepisy i widać też z naszymi wodami. Bez dwóch zdań, dbanie o środowisko odpłaci nam się tym, że nasze wody będą bardziej rybne. Mój przepis na to, żeby wody nasze były rybniejsze, to jest przede wszystkim dbałość o środowisko. Oto ryby muszą mieć warunki do życia, warunki do rozrodu, do zimowania i do żerowania. Jeżeli to im zapewnimy, a do tego dołożymy jeszcze umiejętną eksploatację, bez względu na to, czy to będzie w sieci, czy to będzie na wędkę, to ta eksploatacja będzie na odpowiednim poziomie. Tak? Są narzędzia, naprawdę muszę powiedzieć, że my mało z tego korzystamy, ale są narzędzia, które pozwalają na sprawdzenie, jaka ta eksploatacja będzie w miarę bezpieczna, jaki to będzie bezpieczny poziom. To sprawi, że będziemy mieli więcej ryb. I będą to ryby, które będą pochodziły głównie z naturalnych procesów z rozrodu. Wspomniałeś o tym łowieniu, kiedy kończy się okres ochronny. Ja uważam, że szczególnie, ponieważ wiele wód użytkują okręgi wędkarskie, to podstawowym narzędziem pracy ichtiologa w takim okręgu, ja wiem, że na części czym oni się zajmują, nie współczuję im, to jest ciężka praca i niewdzięczna, nie zazdroszczę im tego. Powinna być to agregat do połowu ryb, powinni wszyscy posiadać taki sprawny agregat i bardzo często go używać, ponieważ bez tego nie wiedzą, co jest pod wodą. Powinni być zaopatrzeni w dobre mierniki, które będą często używali do pomiarów właśnie chociażby tej temperatury, bo to pozwoli im na rozpoznanie, jaka jest jakaś dynamika tych wód, tak, temperatury czy zawartości tlenu. Niestety zwykle zajmują się działalnością administracyjną, rozłożeniem materiału zarybieniowego, czyli rzeczami, przy których nie potrzeba kończyć studiów, żeby być dobrym kierowcą i dojechać w określone miejsce na określony czas albo wpisywać dane w jakieś arkusze. No, w ichtiologach jest nadzieja. Tylko ich nie ma, nikt się nie chce tym parać, uczyć w szkołach czy na studiach. Przyjadą za granicę. Dzisiaj podejmowaliśmy temat, jak reklamowałem, Technikum Rybactwa Śródlądowego w Sierakowie i ktoś tam powiedział właśnie, ale ichtiologia leży na upadkach i tak dalej. Z drugiej strony ja sam po sobie widzę przecież, jaka jest niesamowita potrzeba organizowania takich zajęć edukacyjnych, które robię w szkołach. Oj, nie wiem, czy się nie zacięło. U mnie działa. Sebastian, ale mogę jedną rzecz, bo tutaj mam, mam dobre pytanie. Nie, mogę na jedno pytanie. Szymon napisał, może okres ochronny szczupaka i sandacza do końca czerwca. Żebym był dobrze zrozumiany, muszę powiedzieć, nie do końca czerwca. Okres powinien być przede wszystkim tak dobierany, żeby zapewnić możliwość rozrodzenia się tych ryb, tak? Czasami to jest tak, że można skrócić ten okres i do, nie wiem, 20 kwietnia, bo jeżeli warunki na zachodzie Polski są takie, że te szczupaki głównie rozradzają się w marcu, to nie ma sensu, żebyśmy ustalali tak odgórnie na całą Polskę, że wszędzie okres będzie do końca czerwca. Lepszym rozwiązaniem jest, żeby cały czas ktoś to sprawdzał, żeby monitorował i żebyśmy wiedzieli, kiedy te ryby zakończyły tarło. To nie jest trudne, tak? Sprawdzenie, że zakończył się okres, tylko
Trudne jest znalezienie tarlisk, żebyśmy wiedzieli, gdzie są te tarliska. Trzeba dobrze znać swoje wody i sprawdzać, czy ta ikra na tych tarliskach jeszcze jest, tak? Ryby w ławicach na tarliskach bardzo łatwo się reklamuje, więc bardzo łatwo się obserwuje, więc to nie jest takie trudne. Trzeba być po prostu na tą. I może jeszcze jakieś jedno pytanie, nie wiem, ty wybierz. Ja tu właśnie to chciałem tu wybrać, ukradłeś mi je, a nie skończyłem zdania, już nie pamiętam, o czym chciałem powiedzieć. Aha, że po Sierakowie, oczywiście, że jest bardzo duża potrzeba i zapotrzebowanie nawet na pracę ichtiologów i tak dalej, to nie jest prawda. Jeżeli ktoś tam nas będzie oglądał, czy z was oglądających chcecie posłać dziecko do szkoły albo na podyplomówkę iść, to uważam, że cokolwiek, co jest związane z biologią na dzień dzisiejszy, będzie miało bardzo potężne znaczenie. My jeszcze chyba nie znamy tej skali, jakoś tego znaczenia. Ja tak przynajmniej to odczuwam, mówię my jako Polacy, ale no wszystko się będzie opierało o to, co nam zostanie w środowisku. No ja mam nadzieję, że tutaj większość z nas to wie i przynajmniej winna mieć taką świadomość. Nie widać tego niestety nad wodami i nad niektórymi, no w środowisku generalnie, czy też po naszym zachowaniu, w zależności od tego, co palimy w piecach itd., itd. Różnie by tutaj można wymieniać. Kwestia tych niedopałków wrzuconych do środowiska, to już jest temat jakby tabu też na inny live, ale uważam, że warto jakby i to nie jest tak, że ichtiologia może faktycznie, nazwijmy to, paść i wody również. Mogą się, uważam, że podnieść wody. Dużo właśnie fajnego i mądrego powiedziałeś, Andrzeju, o tym naszym jakby zachowaniu i nastawieniu samych siebie do tych łowisk, czy uczestnictwa jakby w akcjach różnego typu, czy zwracania uwagi. Ja mam jedno pytanie od siebie, może retoryczne, znaczy ja znam odpowiedź, ale żeby też właśnie powiedzieć tutaj oglądającym nas, jeżeli trafimy na te gniazda sandaczowe i złowimy tego sandacza i go wypuścimy, nie wiem, czy były przeprowadzone takie badania, wiem, że razem mieliśmy je przeprowadzać na tych adoptowanych sandaczach. Dla osób, które nie wiedzą, można zaadoptować sobie jeszcze sandacza. Prawdopodobnie będziemy chcieli go wpuszczać w tym roku, jeżeli otworzą nam zbiornik, gdzie możemy je wpuścić. Być może też byśmy mogli przeprowadzać na nich badania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, my możemy z panem Andrzejem naprawdę bardzo dużo ciekawych badań zrobić, ale niestety ważne są środki, których jakby nie ma, albo się podnosi wniosek, i wtedy jest ten wniosek możliwy do podniesienia i przekazuje się na takie badania pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska albo z różnych instytucji, albo po prostu robi się zbiórkę i robi się te badania jakby prywatnie. Ale teraz, bo się zadłużyłem. Pytanie. Wróci na gniazdo, nie wróci? Czy drugie, łatwiejsze pytanie? Uważam, że po sprawdzeniu, że jest taki sandacz na gnieździe, powinniśmy stamtąd się zawinąć i nie łowić tam. Absolutnie. Zawinąć i nie łowić, to po pierwsze. Na sandaczach nie było takich badań, ale są na podobnych rybach na basach. Nie powinniśmy łowić ryb w tych miejscach, gdzie są tarliska. Sandacze, one powinny być oznakowane i nie powinniśmy ich łowić w tym czasie, ponieważ to negatywnie wpływa na szereg różnych aspektów. W przypadku basów udowodniono, że ryby mają, nazwijmy to, swoją śmiałość, tak? Są ryby mniej i bardziej śmiałe, i jeżeli będziemy łowili w pewnych miejscach, to te ryby bardziej śmiałe będą częściej łowione, co w dłuższym okresie czasu taka eksploatacja sprawi, że mimo że będziemy wypuszczali, to zmienimy strukturę populacji i może się okazać, że będziemy łowili mniej ryb, mimo że ich jest, wcale nie jest tak dużo mniej. Sebastian, ale jak mogę, dwa pytania, bo tutaj do mnie są dwa pytania. Jedno było takie, już nie, mogę go nie znaleźć, ale pamiętam go, czy ja jestem, co sądzę o łowiskach typu catch and release, czy no kill na wodach Pstrąga. Widziałem. Na Pstrąga i Lipienia. Mhm. Myślę, że jeżeli jest takie zapotrzebowanie i wędkarze chcą mieć, to jak najbardziej. Co sprawia? No, takie łowiska prawdopodobnie mamy, możemy mieć szansę złowienia większych ryb. To jest moje doświadczenie, tak? Jeżeli ryby będą bezpiecznie wypuszczane, to one będą żyły tam dłużej.
Przez to będziemy mieli szansę złowienia większych ryb. Polskie prawo nie broni tworzenia łowisk no-kill, chociaż uważam, że nie ma sensu tworzyć takich łowisk na przykład dla leszczy w zbiorniku, który jest pełen drobnych leszczy i raczej ma tendencję wtedy do karłowacenia, do spowolnienia swojego tempa wzrostu, bo ryby nie karłowacieją, nie zmniejszają swoich rozmiarów, one wolniej rosną tylko po prostu. I jeszcze tutaj kolega ichtiolog pisał o maksymalnych wymiarach ochronnych, czy mają sens. Też tym się kiedyś troszeczkę zajmowałem, raczej notując, jak w Polsce wprowadzane są te maksymalne wymiary ochronne, głównie w formie widełkowych wymiarów, czyli do minimalnego dokładamy maksymalny wymiar ochronny. Tak na moje rozeznanie naukowe wygląda, że jesteśmy pod tym względem ewenementem, ponieważ mamy bardzo dużo gatunków, które w ten sposób chronimy. Więcej niż jest rozpoznanych. Dla większości gatunków nie było rozpoznanych takich naukowo, jaki to będzie miało efekt. Tak? I uważam, że wprowadzenie wymiaru górnego, górny wymiar ochronny powinien służyć dla wzmocnienia takiej naturalnej produktywności populacji. Czyli do pewnego momentu ryby większe mają większą płodność oraz większe jajka, tak? Czyli większą ikrę. Tam jest więcej energii, ich potomstwo ma większe szanse na przeżycie. Więc to na sporej grupie gatunków ryb zostało przetestowane, wiemy. I ochrona dużych tarlaków, dużych ryb, w przypadku szczupaka, te metrowe ryby, to w 100% są samice. Tak? Ich ochrona sprawia, że naukowo nazywana tak to płodność populacyjna, czyli płodność całej populacji, która w danym miejscu się rozradza, jest większa. Więc to ma sens, tak? Ale wprowadzanie wymiarów takich górnych dla gatunków, które są obce, mamy takie w Polsce, uważam, że jest bezsensowne. Ja rozumiem, że są wędkarze, którzy są oddani, chcieliby łowić ogromne amury, karpie. Okej, są jakieś łowiska, gdzie takie ryby puszczane, ale ustanowienie takiego wymiaru na naturalnym jeziorze, które nie jest łowiskiem, a które ktoś z jakichś powodów zarybia karpiem, jest złym rozwiązaniem. Szczególnie jeżeli to jest jezioro lobeliowe, gdzie karpie w ogóle nie powinny być wpuszczane, a tam się je wpuściło. I jeszcze ustanowić wymiar ochronny, nie wiem, dla karpia powiedzmy, że jakiś tam... Nie wiem, jakie są wymiary, nie pamiętam, jakie są wymiary dla karpia, te maksymalne, powiedzmy 50 cm czy 60, to uważam, że jest to szkodliwe dla środowiska. Kiedyś może o tym będzie miejsce, opowiem, ale generalnie szkodliwe jest też dla innych ryb, tak? Karp bardzo mocno przekształca środowisko. Nie widziałem nigdy w życiu stawu karpiowego, który miałby przezroczystość wody do dna, tam gdzie żyje duże ilości karpi. I byłem nad kilkoma łowiskami, gdzie pływają duże karpie. Przezroczystość wody nie zachęca do kąpieli w takich miejscach. Znam wiele jezior, gdzie karpie były wpuszczone i też najczęściej prowadziło to do sporych przekształceń. Więc karpie z gatunkiem, który mocno przekształca środowisko, to nie podlega dyskusji naukowej, bo jest szereg publikacji na ten temat w Polsce, na świecie. Wpuszczając karpie musimy być świadomi tego, że one przekształcą nam to środowisko, więc wpuszczajmy je odpowiedzialnie do takich wód, które no, mają do tego pewne predyspozycje. Wpuszczenie do małego jeziora lobeliowego jest naganne. Więc no, ja dla niektórych gatunków, dla ryb drapieżnych bym postulował, żeby takie były maksymalne wymiary ochronne, ale w przypadku tych ryb karpiowatych, które któryś okręg miał kiedyś wymiar ochronny dla płoci, uważam, że maksymalny wymiar ochrony dla płci. Uważam, że płoć w Polsce jest jej tak dużo, jest tak dobrze przystosowana do tych warunków, że nie wymaga stosowania takiego wymiaru. Podobnie dla leszcza. Myślę, że identyczna sytuacja. Jedynym argumentem jest to, że ktoś chce złowić większą rybę. No to prostszą metodą, może nie prostszą metodą, ale skuteczniejszą metodą jest ograniczenie presji. Jak będziemy łowili mniej, więcej dorośnie do dużych rozmiarów. Super. Mam dwa pytania.
Czy powinniśmy wypuszczać karpia na święta, czyli kupować w supermarkecie i uwalniać mu życie, wpuszczając do przydrożnego stawu, jeziora, tudzież warty? Nie, nie, nie powinniśmy. To jest rzecz naganna. Powinniśmy mówić o tym, że wyraźnie, że jest to naganne. Jest to niezgodne z polskim prawem i wcale to nie jest dbanie o dobrostan tych ryb. Jeżeli mamy, znaczy karpie, które są sprzedawane w naszych sklepach, są to ryby hodowlane. Nie słyszałem o podobnych akcjach, żeby ktoś wypuszczał kurczaki. Nie słyszałem też, żeby ktoś napadł na chlewnię i chciał wypuścić świnie do lasu. Jeżeli chcemy dbać o nasze środowisko, jest szereg różnych elementów. Jeżeli chcemy zadbać o ryby, poszukajmy w swojej okolicy miejsc, gdzie możemy naprawić środowisko. Posadźmy drzewa, pozbierajmy śmieci, spróbujmy rozebrać jakiś jas, oczywiście zgodnie z prawem. To jest dobre rozwiązanie, żeby dbać o ryby. Jeżeli wpuszczamy karpie do wód, to w przypadku wielu ekosystemów raczej szkodzimy tym wodom, tak? Temu jednemu karpiowi w tym danym momencie, jak go wypuścimy, wydaje nam się, że my darujemy życie, że jest mu dobrze. Nie znamy losów i nie wiemy, czy on przeżyje. To raczej nasze sumienie troszeczkę sobie poprawimy, ale z punktu widzenia innych ryb to taka działalność w końcu doprowadzi do degradacji środowiska i do zmiany populacji ryb, zespołów takich ryb. Celowo zadałem to pytanie, bo znam oczywiście odpowiedź, natomiast jak robiłem live'a dotyczącego gatunków spożywanych przez tutaj, no, nazwijmy to fanów działaczy fundacji, bo tutaj była informacja, ankieta, to karp, można było sobie zakreślić własną opcję i faktycznie ktoś tam powiedział, że karp, uwaga, nie był na pierwszym miejscu, dla ciebie taka informacja. Na pierwszym miejscu był sandacz. Karp był na drugim, bodajże śledź na trzecim. Ale też była opcja, nie jem na wigilię ryb, ale wypuszczam karpia i dlatego chciałem wrócić do tego tematu, żeby podkreślać i dzielić faktycznie się tą informacją. Nie róbmy tego absolutnie. A drugie pytanie w drugą stronę troszeczkę, bo mówimy o tej presji i tak dalej, ale czy z drugiej strony uważasz, że jezioro, pomijając sytuację, że przez 30 lat nie ma tam żadnej ingerencji i faktycznie jest naturalnym zbiornikiem, to czy w dzisiejszych czasach, po naszych ingerencjach, jezioro pozostawione same sobie bez, nazwijmy to, takiej właśnie bardzo mądrej i ichtiologicznej gospodarki, jest w stanie się samo wyrównać w krótkim okresie czasu. Czyli pozostawmy naturze, bo czasami mi tak tutaj mówią, nie, dlaczego zapraszacie na filmy dotyczące tarła szczupaka, czemu ten szczupak miałby się nie rodzić, zostawmy to naturze, przyroda się odratuje, rybacy nie powinni w ogóle użytkować jezior, nie mówię o samych odłowach, tylko o takim zarządzaniu w sensie właśnie populacji, kontroli tego, co ma się w wodzie, wzrostu ryb, danych gatunków i tak dalej, i tak dalej. No i chciałbyś usłyszeć, że rybacy nie powinni. Nie, ja chcę... Chciałbym powiedzieć, że za analogię, wczoraj oglądałem mecz piłkarski i zdaje się, że sędzia nie był piłkarzem. Okay. Nie, wodami powinni zarządzać specjaliści, tak, którzy określą, jaki jest bezpieczny poziom wędkarzy, którzy mogą tam łowić, i bezpieczny poziom rybaków, którzy mogą odłowić ryby. Jakie źle ryby? Zadałem pytanie. Czy powinniśmy zarządzać wodą, jeżeli chcemy, żeby to była dobra woda? Tak, bez dwóch zdań. Wody powinny być w Polsce zarządzane. Moje takie, ja nie mam wielkiego rozeznania w tych kwestiach, ale moje takie odczucie jest takie, że jest trochę wód w Polsce dobrze zarządzanych przez różnych użytkowników. Dosyć dobrze radzą sobie parki narodowe według mnie ze swoimi wodami. Monitoring, który wykonujemy, to jeziora w parkach najczęściej wyglądają najlepiej, tak? Nawet jeżeli jest to ta sama zlewnia, czyli warunki siedliskowe dla ryb są podobne,
To w parkach narodowych wygląda to podobnie. Nie mówię to specjalnie, że tu słucha kolega z Parku Narodowego, ale mieliśmy i u nich najmniej badaliśmy jezior, jedno jezioro, ale mieliśmy. Czyli presja. Garawiński Park Narodowy, tak. Ichtiofauna w parkach jest po prostu, no, wyróżnia się w porównaniu do innych zbiorników. Jeszcze jedną rzecz, Sebastian, jak mogę wrócić, catch and release, bo tutaj czytam pytanie od kolegi o chwytaniu. No, i to chciałem ci zadać. To samo mam pytanie. To powiem tak. Okolnia faktycznie i zaskrzela. Nie, no nie łapmy nikogo za skrzela i nie łapmy nikogo, dajmy palców w oczy, ale chwytaki, bo to nie wiem, jak to jest bardzo popularne w Polsce. Ja sam nie używam takiego chwytaka, chociaż widziałem kilka razy. W wielu łowiskach na świecie chwytaki są zabronione. Podnoszenie ryby, nawet w ręku, takiego właśnie suma za tą szczękę i podnoszenie go pionowo do góry sprawia, że są bardzo duże naprężenia na kręgosłupie i te ryby niestety z tego powodu mogą ginąć. Ja rozumiem, że nie ma takich ludzi, którzy są w stanie podnieść dwumetrowego suma w taki sposób w ręku, tak? Ale może na jakiejś lince, tego nie wiem, do robienia zdjęcia. Ale chwytaki w wielu miejscach są zabronione. Kilka lat temu współpracowaliśmy w takim szerokim gronie dotyczącym jesiotrów i był z nami taki Włoch, Marko, który robił doktorat w Finlandii na Uniwersytecie w Helsinkach. Marko, który był zapalonym wędkarzem, który jeździł na wiele łowisk na świecie i też uczestniczył w takich badaniach. I Marko przedstawiał właśnie dowody na to, jak ryba podniesiona albo wyciągnięta z wody za pomocą takiego chwytaka na łódkę po to, żeby ją tam odhaczyć, jakie są to duże uszkodzenia dla takiej ryby. One są niewidoczne z zewnątrz. My wypuścimy tą rybę, ona później zginie. Więc chwytaki... Zwłaszcza sum dostaje, że tak się wyrażę, nieźle w kość, w ość, bo jego masa jest potężna i jego kręgosłup w niewodzie, w sensie w wodzie jest tak, jeszcze właśnie pionowo, powoduje, no tak jakby, no trudno to porównać do człowieka, bo my jesteśmy jednak pionowi, ale no rozciągamy kręgi i to znacznie, prawda? Okej, okay, słuchaj, to tylko... Były badania, że się wtrącę, zaraz jeszcze wrócimy do tego okonia, ale jeszcze, jeżeli jestem przy tym sumie, padło też takie pytanie ostatnio na poprzednim live'ie, czy masa położonej ryby, właśnie dużej, czyli karpia, na ziemi, już nie wchodzę teraz w temat pod tytułem zagrożenie skóry, ale czy masa, sama w sobie masa własna ryby może spowodować na przykład, że jeżeli nie jest w środowisku wodnym, to mięśnie i cała jej struktura może naciskać na przykład na niektóre narządy? Czy były takie gdzieś, czy słyszałeś o takim czymś? Nie. Nie wiem, ale tylko jedno zdanie skończę o chwytakach, powiem, że uważam, że chwytaki powinny być w Polsce zakazane, ponieważ w wielu przypadkach one mogą szkodzić rybom i dlatego powinny być zakazane. Mam jeszcze jedno pytanie, bo to jest coś, co uważam, że powinniśmy wyjaśnić. Odnośnie połowów ryb prądem, czarlaków, smutny widok na to. Muszę powiedzieć, że połowy ryb prądem są najbardziej bezpieczne dla wszystkich połowów ryb. Są bezpieczniejsze niż połowy ryb na wędkę zwykle. Tylko to musi być odpowiedni prąd, odpowiednie narzędzia. Razem z grupą wędkarzy od kilkudziesięciu lat, ponieważ zacząłem łowić ryby prądem, będąc jeszcze studentem, od kilkudziesięciu lat łowimy ryby prądem, odławiamy tarlaki pstrąga, wycieramy je nad rzeką i wypuszczamy. Są to ryby, które wielokrotnie odławiamy, sezon po sezonie. Tarlaki?
W ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację, że łowiliśmy ryby jednego dnia i przy tych kolokwialnie, w takim żargonie mówi się, że złowiliśmy twardą samicę. Była to ryba, która nie była jeszcze gotowa, dotarła. I my tutaj doświadczony kolega, który ichtiolog właściwie w welęgarni, mówi, że ta ryba za kilka dni na pewno byłaby dotarła i była to duża ryba, było szkoda jej, żebyśmy ją nie pobrali od niej ikry. Łowimy tam dlatego, że jest to przekształcone środowisko, ryby mają bardzo ograniczoną powierzchnię torliska i w dodatku jest to poniżej oczyszczalni ścieków, gdzie przez lata były zatruwane, więc efekty taro naturalnego były zniszczone. I tą samicę oznakowaliśmy, wypuściliśmy ją z powrotem do rzeki i złowiliśmy ją następnego dnia. I też przy okazji tego, że ją wypuściliśmy, tam padły takie zdania, że szkoda, że już ta ryba, że ona sobie popłynie i że na pewno nie rozrodzi się tam. A jeżeli byśmy ją wzięli, przychowali, to udałoby się ją rozrodzić. Więc złowiliśmy ją następnego dnia, już była wtedy gotowa, dotarła, bez najmniejszego problemu. Odbył się jej rozrzut nad rzeką, bezpiecznie wypuszczona z powrotem. Więc połowy ryb prądem generalnie dla ryb, jeżeli są robione w sposób taki, przez osoby doświadczone, są dla ryb bezpieczne, tak? Chociaż są ryby mniej czy bardziej odporne. Ja nie mam dużych doświadczeń, nigdy nie łowiłem tarlaków, świnki, kilka świnek prądem złowiłem kiedyś, ale nie w okresie tarła. Kilka świnek, no może trochę więcej niż kilka widziałem, więc nie mam tutaj dużego doświadczenia. Podobnie z lipieniami. Ale jeżeli jest to robione w sposób bezpieczny, to ryby ułowione prądem można spokojnie wypuszczać i radzą sobie. Nie jest to polski wymysł. Od Buga aż po Japonię ryby są na zachód, mówię w ten sposób, po Japonii, czyli tylko kraje takie te poradzieckie, tam jest prąd zakazany, chociaż jest powszechnie używany do kłusownictwa, ale wszystkie inne pozostałe kraje, elektropołowy ryb, to jest metoda powszechnie stosowana w nauce, w monitoringu ryb czy w połowach komercyjnych. Ja się przekonałem w szkole, tak, i nie jest prawdą to, że dostaje w kość mały narybek i tak dalej, czy małe rybki, bo to działa przecież pole, te elektryczne działa na powierzchnię właśnie ciała, czy czym większa, tym będzie działało. Także jest dużo takich no, mitów chyba związanych z tym. No fakt, najważniejsze, odpowiednie wartości oczywiście, bo jeżeli tam amper będzie poza skalę, no to łamiemy kręgosłup szczupakowi i to też w drugą stronę tak działa, więc oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli chce się pozyskać materiał, to ta ryba faktycznie bardzo łagodnie, bezstresowo, no, z mniejszym stresem o wiele niż hol, podpływa do katody, tak, o ile dobrze pamiętam, i może być pobrana. Ryby mają zwaną elektrotaksję. W pewnym polu od katody ryby mają elektrotaksję, czyli płyną do tej katody, jest nam wtedy je łatwiej wyłowić, ale jest też obszar poza tym polem elektrotaksji, gdzie ryby są płoszone, więc to nie jest tak, że mając agregat i łowiąc prądem wyłowimy wszystkie ryby. I słusznie powiedziałeś, czym ryba mniejsza, tym prąd na nią mniej działa. To jest dla nas bardzo często frustrujące, bo robiąc monitoring mamy przed sobą niewielkie ryby i my im w ogóle żadnej krzywdy nie robimy. One przepływają przez kasarek z siatką i po nich nie widać żadnych oznak, że ten prąd na nie wpływa. Czyli jeżeli wędkarze widzą, że ktoś łowił prądem, czy był na łodzi, jakieś tam manipulacje i potem pełno na rybku na brzegu, to znak, że byli to zwykli kłusownicy, że tak się wyrażę w cudzysłowie, czy też osoby totalnie niedoświadczone i chyba nie z tym celem na wodzie, co powinni. Wrócę jeszcze do okonia właśnie, bo dużo wędkarzy, w zeszłym roku bodajże puściłem taki rysunek fajny ze strony, gdzieś ze Stanów Zjednoczonych na basie,
co powoduje złapanie tego naszego okonia za ten kciuk i tak rozszerzenie mu tutaj całej powierzchni jamy gębowej. Musimy wiedzieć, że dla niego to jest, jeżeli uszkodzimy mu tutaj błonę tą dookoła, to dla niego, dla ryby, która w zasadzie bardziej wsysa pokarm, otwierając szczękę, wsysa ten pokarm, jest dużym problemem już pobieranie pokarmu przecież, nie? Poza jeszcze ranami, które, czy też wygięciem tutaj kręgów szyjnych, prawda? No nie jestem tu tak, aż takim specjalistą, żebym powiedział, że tak zawsze jest, ale na pewno tak. No, uszkodzenia jakiekolwiek wpływają negatywnie na ryby, tak? Wyginanie. No, jestem zdania, że jeżeli mamy robić zdjęcia, to róbmy to świadomie i bezpiecznie dla ryb. Ja rozumiem, że ta ekspozycja jest ważna, ale to nie chodzi chyba o taką ekspozycję, żebyśmy sztucznie zwiększali jej jakoś, nie wiem, wygląd tych ryb, że one mają większe pokrywy skrzydłowe i przez to wydają się większe. Chyba nie o to chodzi. Mogę ci przeczytać to pytanie? Nie wiem, czy to tak. Ktoś się zaśmiał, nawet dwóch się zaśmiało. Może pan podać przykład w Polsce łowiska, gdzie aktywni rybacy, pomijamy aktywnych rybaków, bo bez jakby tutaj iluzji, wspólnie z wędkarzami tworzą zdrową populację ryb i fajną wodę do łowienia dla obu. Co to znaczy aktywni rybacy? Nie wiem, jak to nazwać. Znaczy, mogę powiedzieć, znam przykłady gospodarstw rybackich, które utrzymują się, albo w większości dawniej utrzymywały się z połowów komercyjnych, które mają jeziora, na których w ogóle nie prowadzą odłowów. Tak, takich, jeżeli to zależy od gospodarstwa, bo są gospodarstwa, które mają małe jakieś, to są pojedyncze osoby. My często tak bardzo pochopnie oceniamy. Nie znamy tych ludzi, a wylewamy na nich ogromne ilości żółci. A często to są ich źródła dochodu. To są ludzie, którzy pochodzą z tradycyjnych rodzin rybackich, od wielu pokoleń tym się zajmują. To jest dla nich normalne zajęcie. Użytkują jedno czy kilka jezior, więc prawdopodobnie na nich głównie zajmują się połowem ryb, tak? Ale są duże gospodarstwa, które użytkują tysiące hektarów jezior i część tych jezior w ogóle tam nie są poławiane ryby, albo są poławiane ryby w sieci raz na kilka lat. I mogę podać przykład gospodarstw w zlewni Górnej Drawy. Tam robiliśmy monitoring w ubiegłym roku i było szereg jezior, które miały bardzo dobre warunki do życia dla ryb i ich fauna miała naturalny charakter. Było bardzo dużo dużych osobników, sporo ryb drapieżnych w tym wszystkim. Ale to efekt był taki, że tam nie było zbyt dużej presji, tak? Bo gospodarstwo, które ma jezioro Drawsko, nie zajmuje się najczęściej połowami ryb w małych sąsiednich jeziorkach, a utrzymuje się z odłowu sielawy w tym jeziorze i musimy być tego świadomi. Więc tak, są w Polsce takie przykłady. Czy wspólnie z wędkarzami? Nie wiem, czy wspólnie z wędkarzami. Ja tak nie śledzę tego, nie znam każdego przypadku, ale jeżeli, no, jeżeli są dobre warunki środowiska, jest ograniczona presja z jakichś powodów, to ryby sobie radzą. Dobrym przykładem, gdzie jest dobrze gospodarowane, to jest Drawieński Park Narodowy. Jeziora, to uważam, że jest fantastyczny sposób, który mógłby być naśladowany. Kilka jezior udostępnionych dla wędkarzy. Ograniczona liczba pomostów. Można łowić tylko z pomostów. Przy każdym pomoście jest śmietnik. Park Narodowy zabiera śmieci z tych śmietników. Wędkarze nie mogą narzekać na to, że jest brudno, ponieważ coś tam. Jest śmietnik, proszę tu zostawić śmieci. Więc wiemy, ile jest udostępnionych pomostów, więc wiemy, jaka może być presja. Jest dbałość o to środowisko, ponieważ wędkarze nie powinni śmiecić poza tym miejscem. I łowiąc tuż z komfortowej w sumie kładki i z tym, mając ten śmietnik do dyspozycji, nie powinni tam śmiecić. Nie ma innych ludzi oprócz wędkarzy, którzy mogliby tam za bardzo śmiecić, więc jest czysto, a ryby, no. Są ryby tam, tak?
Więc to jest dobry sposób, tak? Na wielu miejscach myślę, że wielu użytkowników mogłoby podobny sposób zrobić. Z tego co pamiętam, PZW Elbow ma swoją wodę, gdzie jest określona ilość łódek, która może wypłynąć na zbiornik pierzchalski. To jest dobry sposób, tak? Wiemy, że jeżeli mamy tą ilość łódek, to więcej nie powinno łowić. I jestem przekonany, że są też takie miejsca, gdzie użytkownicy rybacy, nazwijmy to rybacy, a nie kręgi PZW, w podobny sposób starają się swoje jeziora. No, Goczałkowice chyba, Goczałkowice by było takim przykładem, prawda? Gdzie ta populacja jest bardzo szanowana tego wysandacza. To jest Goczałkowice, mówisz o zbiorniku goczałkowickim na Śląsku? Tak. No to jest, tam jest specjalna gospodarka rybacka, to jest zbiornik, który jest rezerwuarem wody, więc ryby drapieżne są chronione, dba się o ich populację, a odławiane są ryby karpiowate. Więc myślę, jest takich kilka miejsc w Polsce, Dobczycki zbiornik, podobna sytuacja, ale to są jakby specjalny typ gospodarki, którego nadrzędną funkcją jest zapewnienie dobrej jakości wody i struktury populacji ryb mogą wpływać negatywnie na tą jakość wody albo pozytywnie. Jeżeli mamy dużo ryb drapieżnych, które ograniczają ryby planktonożerne, czyli te głównie w naszym przypadku karpiowate, no to korzystnie wpływa na jakość wody. Ostatnie może pytanie dzisiaj tutaj. Zauważyłem, może to nie taki bezpośredni temat catch and release, a aczkolwiek wpływający bardzo na zbiornik, bo są zbiorniki komercyjne, a są zbiorniki też z wodami otwartymi, gdzie łowimy, gdzie korzystamy, nie chcemy za bardzo ingerować w wodę, chcemy szanować, wypuszczamy te ryby, ale w zasadzie dwa pytania. Pierwsze, czy jeżeli faktycznie chcemy wypuścić te ryby, to czy jest sens trzymania ich w tych siatkach i wypuszczania na sam koniec jakby połowu? I drugie pytanie, co z zanętami? Czy my mamy świadomość jako wędkarze, jak bardzo zanęty mogą wpłynąć niekorzystnie na dany zbiornik, zwłaszcza mniejszy na przykład zbiornik? Sebastian, więc drugie pytanie jest łatwiejsze. Nie wiem, czy my jako wędkarze mamy taką świadomość. Ja jako wędkarz mam taką świadomość. Tak? Uważam, że ilość zanęt w wielu miejscach powinna być limitowana bardzo mocno. W jeziorach labeliowych, którymi się przez dłuższy okres zajmowałem, uważam, że powinny być zakazane. Zanęty nie powinny być wprowadzane, ponieważ są to zbiorniki skąpożywne, bardzo słabo zmineralizowana woda i wprowadzanie biogenów, one najczęściej są jeszcze albo zamknięte, albo są w górze zlewni w jakichś dorzeczach, więc wprowadzanie biogenów z zanętami, nawożenie wód, które tam występowało, bądź dokarmianie ryb jest rzeczą bezwzględnie negatywną. Mamy tych jezior mało, one powinny być chronione, bo to jest to blisko chronione. I generalnie zanęta powinna być w umiarkowany sposób stosowana. Przetrzymywanie ryb w sadzach. Jeżeli mamy je zamiar wypuścić, no to nie do końca rozumiem tu idei przetrzymywania. Ja rozumiem, że wędkarze lubią sobie wszystko sprawdzić, na koniec zrobić zdjęcie i pokazać, jaki to ja jestem sprytny i sprawny w łowieniu ryb. Rzadko kto się chwali tym, że po takich połowach kilkugodzinnych ma trzy krąpie. Tak? Takich zdjęć nie widujemy. Chwalimy się, jeżeli złowimy dużo. No cóż, może zmieńmy po prostu. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie dla ryb, to nie jest dla ryb bezpieczne. Tak? Ja nie chcę tu nikomu narzucać, jakie powinno być. Ja tak nie robię. Tak? Więc jeżeli ja z synem łowię ryby na bata na jeziorze, to te, które chcemy zabrać, zabieramy i ich nie wypuszczamy na koniec, bo nam się zmieni sytuacja, a te, które mamy zamiar wypuszczać, to wypuszczamy od razu, tak? I tyle. Takie przytrzymywanie wielogodzinne ryb, które są
stłoczone w siatce, które ryby nawzajem się między sobą komunikują przez wysyłanie różnych sygnałów chemicznych, tak? Ryby skaleczone przekazują substancje alarmowe, ryby to odbierają, tak? Siatka, która ma, może mieć drobne oczka, która będzie pełna śluzu w miejscu, gdzie jest utrudniona wymiana wody, bo w rzece, która jest przepływowa, jest to może trochę łatwiejsze, ale w jeziorze, gdzie to jest płytki miejsce gdzieś przy pomoście, gdzie łowimy całą dobę, gdzie nad ranem zawartość tlenu jest 3 razy mniejsza niż po południu, więc no, to nie jest tak do końca bez znaczenia, jeżeli chodzi o przeżywalność. I nawet jeżeli na koniec wydaje nam się, że wypuszczamy te wszystkie ryby w dobrym stanie, to część z nich może później paść. Robiliśmy takie doświadczenia na kilku gatunkach. Wiemy, no to powszechnie, to niczego odkrywczego nie powiem, że ukleje słabo to przeżywają, a karasie będą żywotne i sobie tym nie będą. Nie będzie to miało jakiegoś dla nich dużego wpływu. Dobrze. Kończymy na dziś, ja uważam, bo to już drugą, ojeju, już drugą godzinę rozmawiamy. Przejrzę jeszcze tutaj wasze pytania, słuchajcie, jeżeli będą one ciekawe, nie, jeżeli będą takie, które pominęliśmy, to gdzieś się odłożę na bok, a także, no jeżeli jesteśmy już tutaj po przejściu takim technicznym, dosyć sporym dzisiaj, o Jezus Maria, żeby tutaj się połączyć jednak, to trochę nas tutaj to czasowo kosztowało, ale już pierwsze śliwki, robaczywki za nami. Być może będziemy częściej, jeżeli uważacie, że warto poruszać różnego rodzaju tematy, może skupić się na jakimś określonym jednym temacie, który was nurtuje, to zapraszam do dyskusji. Moim i waszym gościem był pan Andrzej Kapusta, ichtiolog z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Bardzo dziękuję, Andrzeju. Chciałbym, żebyśmy wykonali jakieś badania tutaj wspólnie, być może za wsparciem wędkarzy, których interesują na przykład takie badania na drapieżnikach naszych, uda się zorganizować. Jeszcze raz dziękuję. Okej, ja dziękuję. O drapieżnikach lubię rozmawiać, prowadziłem trochę badań telemetrycznych. Myślę, że mogą być interesujące wyniki dla wędkarzy. Może będzie jeszcze kiedyś okazja i bardzo dziękuję. Też postaram się, jeżeli opanuję to technicznie, przeczytać te komentarze i wtedy może spróbujemy jakoś odpowiadać w komentarzach. Okej. Dobra. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękujemy.